nikt nie liczy dzisiaj się. Tylko Jezus oddał za mnie życie swe. To dla Niego śpiewać chcę. Podczas sztormu mego życia ja wiem, Tyś Bogiem mym jest. W mej słabości Twoja siła ja wiem, dziś ochroni życie me. Już głos Billowi, Robertowi, zapraszam Was na kilka słów. Czy zaczniemy od modlitwy, prawda? Tak możemy zrobić? Tak? Poproszę Was też o powstanie. Panie Boże, jesteśmy na tym miejscu i chcemy zobaczyć, jak działać w różnych miejscach świata. Chcemy być zainspirowani. Chcemy, żebyś przez Ducha Świętego włożył coś nowego w nasze serca, umysły. Bardzo Ciebie prosimy. Daj nam radość ze słuchania. Daj Billowi radość z opowiadania o tym, co Ty czynisz. I żebyśmy poczuli tą wielką radość tego, że możemy w różny sposób i w różnych miejscach z Tobą współdziałać.
Panie Boże, prosimy o Twoją obecność i błogosławieństwo na ten czas spotkania. Chcemy być w Twojej obecności, Panie. Dziękujemy, że możemy liczyć na to, że Ty zawsze chętnie przychodzisz do nas, kiedy Ciebie wołamy. A chcemy być zawsze przy Tobie. Panie, niech będzie Tobie chwała. Amen. To ja może parę słów jeszcze powiem na temat naszego gościa, kim jest Bill Dahl. Miałem okazję Billa poznać w 1988 roku, to było bardzo dawno temu, na jednym z takich zjazdów młodzieżowych w Katowicach, kiedy przyjechał on z Norwegii, wtedy był akurat w Norwegii przejazdem i tam poznał go brat Marek Smalec, który... Wiecie, kim był, kim jest, tak, no był w sensie takim, że już go nie ma w Polsce. I zaprosił Billa do Polski, żeby przyjechał właśnie parę słów powiedzieć na temat tego, co robi. Bill przyjechał do Katowic i miał taki program mniej więcej godzinny. Po tym programie okazało się, że on robi dokładnie to, o czym ja marzyłem, że chciałbym robić, mając jeszcze tam 14 lat. I zaczęliśmy się próbować, próbowaliśmy się dogadać. Ja oczywiście nie znałem angielskiego w ogóle, więc nie było to możliwe za bardzo. Tyle tylko zrozumiałem, że gdy poprosiłem Billa, żeby przysłał mi może jakieś podręczniki, jakieś książki takie, które mówiły coś na temat zdrowia, bo wtedy jeszcze o temat zdrowia nikt nie mówił w naszym kraju, w kościele przynajmniej. To Bill zaoferował mi, że właśnie myślą o tym, żeby utworzyć taki kurs szkoleniowy dla studentów. No jeszcze nie mamy tych studentów, ale właśnie w przyszłym roku będzie pierwsza klasa i w takim razie może byś przyjechał. No, pomyślałem sobie, fajny pomysł, tylko że w tamtych czasach, jeszcze czasach komunistycznych, to nie było takie proste, bo po pierwsze nie można było dostać paszportu, nie można było znaleźć odpowiednich środków, no w ogóle same niemożliwości. Jeszcze w wojsku nie byłem, także w ogóle takim ludziom to paszportu nie dawali. No i tak się zaczęła nasza droga. Oczywiście musiałbym teraz mówić całą historię Fundacji Źródła Życia, ale nie po to tu jestem dzisiaj, więc to innym razem, może jeśli nie słyszeliście. W każdym razie wtedy poznałem Billa pierwszy raz. Bill był osobą prowadzącą taką instytucję pod koło Nowego Jorku pod tytułem Living Springs. I to była instytucja, która wtedy posiadała restaurację w Nowym Jorku na Manhattanie na 50 bodajże 8 ulicy. Miała też 90 km na północ od Nowego Jorku w sanatorium małe. Ja tam trafiłem jako pierwszy, jeden z pierwszych studentów dokładnie w tym pierwszym roku. Miałem okazję być przez rok pracując i w tej restauracji, i w tym sanatorium. Living Springs funkcjonowało jeszcze przez ileś lat później. W pewnym momencie Bill, zafascynowany tą pracą w Indiach, postanowił, że przekaże prowadzenie Living Springs innej osobie. Sam wyjechał do Indii. Była to już decyzja wyjazdu na stałe. Sprzedał wszystko, co miał w Stanach. Pojechał do Indii jako misjonarz z takim planem, że zostanie tam już do końca życia. No i parę lat później, po tym przejęciu Living Springs przez inną osobę, niestety tak się stało, że Living Springs skończyło swoją działalność. Także dzisiaj nie mamy Living Springs, ale mamy jakby kontynuację tego ducha, który Bill miał, gdy zakładał Living Springs i to, co robi w Indiach. Cała jego działalność w Indiach obecnie prowadzona jest pod nazwą Źródła Życia. I to po części jako takie uhonorowanie tego, co stało się w Polsce, ponieważ w Polsce mieliśmy okazję stworzyć pierwszy taki ośrodek, który był wzorowany gdzieś tam, korzeniami sięgał tej historii Living Springs. A więc stąd też taka nasza dłuższa znajomość już od ponad 20 lat.
Bill jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, w zasadzie prezesem Rady Nadzorczej Fundacji Źródła Życia, która jutro będzie miała swoje spotkanie po raz kolejny, 21. Stąd też w Polsce Bill bywa co roku przez ostatnie 20 lat. Nigdy nie opuścił ani jednego spotkania, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. I służy pomocą taką swoim doświadczeniem, wsparciem, może nie finansową, bo tych środków finansowych sam potrzebuje na kontynuowanie tej swojej pracy, o której zaraz za chwilę będzie mówił. Sami zrozumiecie, ile to jest różnego rodzaju potrzeb. Także tytułem wstępu tak chciałem powiedzieć kilka słów na jego temat. Jest wizjonerem, jest marzycielem, jest człowiekiem, który potrafi te marzenia wprowadzić w życie. Myślę, że to wystarczy. Sami przekonacie się o reszcie. Go ahead. Dzień dobry jeszcze raz. I'm glad that I can present to you some of these things this afternoon. I cieszę się, że mogę dzisiejszego popołudnia również zaprezentować kilka slajdów. My wife and I, we worked in New York City for about 18 years. Razem z moją żoną pracowaliśmy w Nowym Jorku przez około 18 lat. In evangelism. Wykonując pracę ewangelizacyjną. And when God opened the door for us to leave New York, i kiedy Pan Bóg otworzył drogę, aby opuścić Nowy Jork, we decided that we should go to India. Zdecydowaliśmy, że pojedziemy do Indii. We had first gone to India 38 years ago. Pierwszy raz byliśmy w zasadzie w Indiach 38 lat temu. And we were there for 6 months at that time. W tamtym czasie był to pobyt taki 6-miesięczny. We could only get a 6-month visa, so that's all we could have. To było spowodowane tym, że taką właśnie wizę mogliśmy otrzymać na taki czas. And so we worked for those 6 months in doing medical missionary evangelism. I przez ten czas naszego pobytu w Indiach zajmowaliśmy się pracą medyczną, misyjną pracą medyczną. And we were training our Seventh-day Adventist pastors and Bible workers and teachers. We were training them in medical missionary evangelism. I próbowaliśmy wyszkolić taką grupę pastorów, pracowników biblijnych, aby dać im kolejne narzędzie, które mogą się posługiwać w ewangelizacji po linii zdrowia. When we tried to stay in India, they turned us down, they rejected our visas. I wtedy próbowaliśmy już uzyskać zgodę na pobyt w Indiach, ale tej zgody nie mogliśmy otrzymać. And so the Lord really impressed us that we should go to New York and work in New York. I wtedy mieliśmy takie przekonanie, że powinniśmy jednak kontynuować pracę naszą w Nowym Jorku i tam pojechaliśmy. So then after 18 years in New York, the Lord closed the doors for us there and opened the doors in India for us. I po 18 latach w Nowym Jorku znowu nastąpiła taka zmiana. Pan Bóg zamknął drzwi na pracę w Nowym Jorku, a otworzył na pracę w Indiach. So we've been working in New York now we've been living in India for about 19 years. Także już 19 lat mieszkamy w Indiach. And we went to India very poor. Udaliśmy się do Indii jako biedni ludzie, nie mieliśmy żadnych pieniędzy. And we have become immensely rich in India. I w Indiach staliśmy się bardzo bogatymi ludźmi. Multi billionaires. Bilionerami. And I want to show you my diamonds. I chciałbym wam pokazać wszystkie diamenty, które zdobyliśmy. I have a whole building full of diamonds. Mam całe takie zasoby diamentów. Some of my diamonds are female diamonds and some of them are male diamonds. Niektóre z moich
diamentów to dziewczynki, a inne chłopcy. But some of my diamonds are just little diamonds, and some of them are quite big. A niektóre są małe, a niektóre takie już wysokie. But I want to show you what has made us a multi-billionaires. I właśnie chcę pokazać wam, na czym to moje bogactwo polega. We set up an organization, a non-profit charitable corporation called Living Springs Overseas Missions. Założyliśmy taką instytucję, która się nazywa Living Springs Overseas Missions, czyli jakby misje zagraniczne Living Springs. And our first orphanage, we've set up a couple of orphanages. I założyliśmy dwa sierocińce. Our first one was here down in the south. I pierwszy znajdował się na południu w Indii. And then later we set one up in Calcutta. A następnie drugi tam w okolicach Kalkuty, gdzie ta kropka mruga. And the work in India is not always easy. There's a lot of hard problems. Oczywiście praca w Indiach jest bardzo trudną pracą. Napotykamy na mnóstwo problemów. And a group of people, I won't mention who they are, but a group of people came to our orphanage in the south and were connected with the law and with a church at the same time, and they. Pewna grupa ludzi, nie będę tutaj wspominał ich nazwy, na południu Indii przybyła do nas, posługując się pewnymi podstawami prawnymi. With another religious organization. Połączona z pewną organizacją religijną. But it ended up that they forced us to close down our orphanage in the south. Doprowadziła niedawno do tego, że zostaliśmy zmuszeni zamknąć jeden z naszych sierocińców na południu. And so now we have closed this orphanage down, and now we have all of our children in this orphanage. I musieliśmy wszystkie nasze dzieci z południa przetransportować na północny wschód. And so now we've taken we're taking the funds that we use from this property here in the south, and we're establishing a new school here in the north. I próbujemy w tej chwili, jesteśmy w takim czasie przemian, gdzie te środki, które uda nam się odzyskać z tego sierocińca, który był na południu, próbujemy ulokować, tworząc kolejne miejsce jeszcze bardziej na północny wschód. And so here we're in a mountain area. To jest taki górzysty teren. And a jungle area, actually. Taki teren dżungli. And but we have a beautiful piece of land there. I tam właśnie kupiliśmy niedawno piękny kawałek ziemi. And we'll talk about more about that in just a little bit. Za chwilę o tym wam chcę więcej powiedzieć. And then we've established two Bible seminaries, one in this area, in the western part, or the eastern part of Meghalaya, and one in Jharkhand. I założyliśmy również dwa seminaria, tam gdzie widzicie kolejnymi takimi kropkami oznaczone. So we have the two orphanages. Tak więc obecnie prowadzimy te dwa sierocińce. And then we have the two Bible seminaries. I dwie szkoły biblijne. And connected with this Bible seminary, we have a midwifery training school. A w połączeniu z jedną z tych szkół biblijnych prowadzimy również kurs dla położnych. Where we train young women to deliver babies. Uczymy młode kobiety, by mogły realizować się podczas porodów. And to take care of women's problems and family problems. I pomagać innym kobietom zarówno przy porodach, jak też i w różnego rodzaju problemach zdrowotnych. And what has happened in many village areas is they become like the doctor for the whole, you know, for everything. Często people come to them. Takie kobiety, które skończą ten nasz kurs,
zyskują duży autorytet i stają się jak no, lekarze w tym terenie, w którym pracują. In India, every 5 minutes, 24 hours a day, 7 days a week, every 5 minutes a woman dies in the process of childbirth. W Indiach statystyki mówią, że co 5 minut, średnio co 5 minut umiera kobieta podczas porodu. And so childbirth is very, it's very dangerous because of total ignorance. Dzieje się to głównie z powodu takiej zupełnej ignorancji, braku świadomości, braku wiedzy. Jest to proces w związku z tym bardzo niebezpieczny dla kobiet, zagrożeniem życia. Out in the village areas. Mówię oczywiście o tym, co dzieje się na terenach wiosek. And so my wife is a midwife and she's had a great burden to establish this midwifery program and it's a real success. Moja żona jest położną i to jest jej pasją, żeby właśnie taki program z powodzeniem prowadzić. And we've had some marvelous experiences of saving lives, of saving women's lives and babies' lives. I mamy już w tej chwili mnóstwo niezwykłych doświadczeń, gdzie udało nam się uratować wiele istot ludzkich, wiele dzieci i kobiet. These are some of our orphan children. To są niektóre z naszych dzieci. But now this is our orphan children about 14 years ago, I guess. 13-14 years ago. Ale to zdjęcie było zrobione mniej więcej 13-14 lat temu. And so what I wanted to share with this is that we started with all of these little children. To, co chciałbym wam powiedzieć, to to, że zaczęliśmy w tą naszą pracę biorąc takie małe dzieci. But you know what happens with little children? Ale wiecie, co się dzieje z małymi dziećmi? You keep feeding them. Jak się ich karmi. And they keep growing. Zaczynają rosnąć. And after about 13-14 years, they're not the same little children anymore. Po mniej więcej 13 latach już to nie są te same małe dzieci. And so these were our little children. To były nasze małe dzieci, które w tamtym czasie były jeszcze małe. And this little girl, her name is Rebecca. A to jest taka dziewczynka, która ma na imię Rebecca. And she is a total orphan girl. Jest pełną sierotą. And she was in a village not too far from our school. I mieszkała na takiej wiosce położonej niedaleko od naszej szkoły. Her father cut her mother's throat and killed her mother. I na jej oczach ten jej ojciec podciął gardło matce w ten sposób, powodując jej śmierć. In the process of killing the mother, he also cut her arm down the side of her arm with a knife. I w tym procesie jednocześnie przeciął całe ramię tej dziewczynki. And then he later killed himself by drinking so much alcohol. A później sam popełnił samobójstwo przez upicie się. So this trauma that she went through of watching her mother being killed, that trauma, doświadczenie, traumatyczne doświadczenie, przez które przeszła ta dziewczynka, has greatly affected her even up till today. Miało bardzo silny wpływ na jej sposób jej funkcjonowania i miało wpływ aż do dzisiaj. But this girl has really given her heart to Jesus and she loves Jesus with all of her heart. Ale stało się tak, że ta dziewczynka oddała jednocześnie zupełnie swoje serce Jezusowi i kocha Pana Jezusa z całego serca. When she first came to us, this is about a year later. To jest mniej więcej rok później, po tym czasie, jak do nas przyszła. She had boils all over her. Miała takie różnego rodzaju problemy skórne. Her arms were just skin stretched over bone. Her legs and arms, she was just almost,
She would have been dead in a very short time if we would have not gone. Ale jednocześnie była bardzo szczupła, wychudzona no tak jak się mówi skóra i kości, byłaby pewnie nie przeżyła tego czasu, gdyby nie to, że się nią zajęliśmy. But God has blessed tremendously with this young lady. And here she is just in the last part of April being baptized. To jest zdjęcie z kwietnia tego roku, kiedy ta sama dziewczynka podjęła decyzję, że chce być ochrzczona. And at the same time she was baptized, one of our other girls that we have. W tym samym czasie, kiedy ona była chrzczona, chrzciliśmy również inną z naszych dziewczynek. This girl we didn't get when she was little. Ta trafiła do nas nie wtedy, kiedy była jeszcze małą dziewczynką. She was about 17 years old when we got. Ona miała 17 lat mniej więcej, kiedy. Just 2.5 years ago. Mniej więcej 2.5 roku temu to się stało, kiedy do nas trafiła. She doesn't even remember, but she was about 5 years old. Ona dokładnie tego nie pamięta, ale mniej więcej jak miała 5 lat. Her drunken father sold her. Jej pijany ojciec sprzedał ją. She was taken from her area in India up into Nepal and put in a Buddhist home, a wealthy Buddhist home as a servant. As a little girl. I jako mała dziewczynka została sprzedana do jednego z takich domów buddyjskich rodziny, gdzie służyła jako, gdzie pracowała jako służąca. So she was up there till she turned about 17 years old. I była tam do czasu, kiedy miała 17 lat. And she completely forgot her native language. She's a Santali, so her language was Santali. She completely forgot her language. The only language she knew was Nepali. Ona zupełnie zapomniała swojego języka ojczystego. Nie wiem, jak się nazywa, santalski, czy... A w każdym razie, ponieważ wychowywała się i pracowała w Nepalu, więc posługiwała się tamtym lokalnym językiem. She knew nothing about Christianity at all. She said she remembered people talking about a Christian, but she didn't know anything about Christian. I jedyne co pamiętała, to mówiła, że pamiętała, że gdzieś tam słyszała, że ludzie mówili coś o Chrystusie, o chrześcijaństwie, ale nic na ten temat więcej nie wiedziała. And they never sent her to school, so she could not read or write any language of any kind. I nigdy też nie była w żadnej szkole, więc nie umiała ani czytać, ani pisać. She just worked. Po prostu pracowała. But this girl, we got her 2.5 years ago. Ale 2.5 roku temu trafiła do nas. And this girl is a smart girl, very bright. Jest to bardzo zdolna dziewczyna. And she has accepted Jesus fully into her heart. I w pełni przyjęła Jezusa. Her name is Sunita. Ma na imię Sunita. And Sunita has accepted Jesus with all her heart and she was baptized at the same time Rebecca was baptized. I była chrzczona w tym samym dniu co Rebecca. And we have put her, we have a special class just for these girls that we get that have been either kidnapped and put into prostitution or taken as little children and made as slaves. When we get these girls, we have a special class for them to teach them to read and write and to get caught up. My prowadzimy takie specjalne zajęcia dla takich dziewcząt, które miały jakąś traumatyczną przeszłość albo zostały trafiły do nas po pobycie w domach publicznych, albo też, no tak jak ta, pracowały całe życie, nigdy nie nauczyły się pisać i czytać. And so Sunita has picked up reading and writing in English. She has picked it up so well and talking that I can carry on a full conversation with her. And she is next year she'll be starting in the 10th standard. I w ciągu takiego krótkiego czasu Sunita nauczyła się posługiwać językiem angielskim w taki sposób, że bez problemu w tej chwili można z nią prowadzić rozmowę i nauczyła się też pisać po angielsku. And so we really praise the Lord. I naprawdę za to chwalimy Pana.
So this is my wife. To jest moja żona. Her name is Lois. Ma na imię Lois. And this is Rebecca and this is Sunita. A tu z przodu jest Rebecca, po prawej stronie i Sunita po lewej. These are two of our diamonds. To są te jedne z dwóch naszych diamentów. This is a little bit of what makes us such unbelievably wealthy people. To sprawia, te takie osoby sprawia, że czujemy się bardzo bogaci. And these girls we got when they were just little girls also. A te dziewczyny trafiły do nas, kiedy były jeszcze bardzo małe. They're orphan girls also. I one również są sierotami. But these three are married already. Te trzy, począwszy od prawej strony, właśnie wyszły za mąż. And this one will be married in December, this coming December. A ta czwarta w grudniu wyjdzie za mąż. Now let me tell you about marriages in India. Powiem wam kilka słów na temat sposobu zawierania małżeństw w Indiach. In the regular Indian custom, many times the girl and the boy have never met each other until they're up on the platform getting married. Jest to bardzo często spotykane, że w takich typowych warunkach kulturowych, jakie panują w Indiach, zarówno chłopak, mężczyzna, jak i kobieta nie mieli możliwości spotkania się wcześniej, jak dopiero w dniu swojego ślubu. They're not even supposed to talk to each other. Często nawet they're up on the platform getting married. Często nie wolno im nawet rozmawiać ze sobą do momentu, kiedy staną ślubując sobie miłość. I'm sure all you girls and boys would really like that plan. Ja wiem, że wy tutaj pewnie byście bardzo chcieli, żeby to tak samo było w Polsce. So their parents make all the arrangements. Wszystko jest już ukartowane przez rodziców, wszystko jest dogadane, dograne. But you see, these girls are orphan girls and many others that we have, boys and girls, and so we're the parents. W tych w przypadku tych dziewcząt, one są zupełnymi sierotami, w związku z tym my przejmujemy rolę rodziców. And so we encourage our children to think for themselves. My oczywiście to, co próbujemy zrobić z tymi dziećmi, to nauczyć je myślenia przede wszystkim. But you know, it's very interesting. Some of these girls, when they were thinking about getting married, when they were thinking about finding a young man. To jest coś ciekawe, jeśli chodzi o te dziewczyny, to w momencie, kiedy zaczęły interesować się chłopakami, myślały o tym, żeby wyjść za mąż. Like this one here, Marina. Tak jak chociażby Marina, druga od prawej. She said, "Uncle." Ona powiedziała, wujku. I will not marry anybody that you don't approve. Ja nie wyjdę za mąż za nikogo, kogo ty nie zaakceptujesz. And there was a young man that really wanted her attention, and she came to me and said, "Is this okay, or should I not?" I był pewien młody chłopak, który zainteresował się nią i jakoś tam się kręcił wokół niej, i ona przyszła do mnie i powiedziała, słuchaj, czy ty uważasz, że to jest właściwa osoba dla mnie? And then it ended up that that young man was not a very good young man. Okazało się, że to nie był najlepszy kandydat. And I explained to her why I felt that that was not the best. I ja starałem się jej wyjaśnić, dlaczego tak nie jest, dlaczego tak uważam. She said, "Okay, then I'll wait." Z pełnym szacunkiem powiedziała, dobrze, w porządku, w takim razie ja nie jestem nim zainteresowany. And about a year later, mniej więcej rok później, one of our seminary students that she graduated with, she was in the seminary with this student, and they started calling each other and talking to each other. Pewien student z naszego seminarium, z którym ona uczyła się razem, zainteresował się nią i zaczęli między sobą rozmawiać. And it ended up that that young man was one of our best seminary students we had. A myśmy mieli bardzo dobre zdanie o tym człowieku. To był jeden z najlepszych naszych studentów. And so on May the 15th they were married there in our orphanage. A więc 15 maja mieliśmy ślub tych dwojga ludzi. And she has told me
Thank you, Uncle. I'm so glad I waited, and I'm so glad I listened to you, because she really got a very wonderful young man. I ona wtedy przyszła do mnie i powiedziała: dziękuję ci, wujku, bardzo się cieszę z tego, że posłuchałam się ciebie, że poczekałam jeszcze troszkę dłużej, bo teraz mam najlepszego męża, jakiego mogę mieć. And the other young man that wanted her, he ran off with another girl, and he's living with her somewhere. I don't even know where he is. A ten drugi chłopak, który wcześniej się nim interesował, okazało się, że gdzieś tam wyjechał z jakąś dziewczyną, gdzieś zamieszkał. And in April, we had four other of our children that decided that they wanted to be baptized. And w kwietniu mieliśmy jeszcze kilka innych osób, które również podjęły decyzję chrztu. And each of these children we have had from the time that they were just little children. I każda z tych osób, które brały chrzest wtedy, to były dzieci, które mieliśmy już od dawna. This is Seema. To jest Seema. Seema was married December 27. Seema wyszła za mąż 27 grudnia. And when she told me that she was interested in this young man, she said, please go up to the, he works in our Adventist college, and she said, please go up to the college and see him and talk with him and see if you approve. I kiedy ona była zainteresowana tym chłopakiem, powiedziała do mnie: proszę, weź się, poświęć trochę czasu, pojedź tam do tego koledżu, zorientuj się, co to za człowiek jest i powiedz mi, co ja mogę, co mam zrobić. And it just happens that this young man is a very special young man also. Okazało się, że to był też również bardzo, bardzo wartościowy człowiek. So we're very happy for BJ and Seema. Tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni z ich decyzji. And this is my assistant, Jacob Wade. Jacob, tu pierwszy od prawej, jest moim asystentem. And then this is Salome, another one of our girls, and she told us the same thing. I want you to help me find the right man. A to jest Salome, jedna z naszych dziewcząt, i ona dokładnie w ten sam sposób przyszła do mnie prosząc o poradę. And so she has a very fine young man also that loves the Lord, and they're working. Seema and her husband are working at the college. Salome and her husband are working in one of our Adventist, big Adventist schools. He's teaching. They're teaching there. I ona wyszła za mąż za bardzo fajnego chłopaka, i on jest nauczycielem w jednym z naszych szkół w koledżu. And then this is Marina. Tu znowu jest Marina. And Samuel. I Samuel. We praise God because our diamonds, we're kind of losing some diamonds and gaining more diamonds. Cieszymy się, ponieważ pomimo tego, że tracimy niektóre z naszych diamentów, to zdobywamy więcej innych. So, now I wanted you to just notice something about this slide. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz tutaj na tym zdjęciu. You see how my wife is sopping wet? Zwróciliście uwagę, że moja żona jest tutaj taka bardzo zmoczona czymś? You see the water on my shirt? Widzicie wodę na mojej koszuli? It was about 45 degrees. To był dzień, gdzie było 45 stopni temperatura. And so all of us were just running with water. Wszyscy po prostu byliśmy przepoceni maksymalnie. But so we had a very wet wedding. Także to było bardzo mokre wesele. But it worked. Ale byliśmy zadowoleni. And so this is the same girl, Marina, 1 year before when we had our birthday together. She has the same birthday as I have. Marina ma swoje urodziny w tym samym dniu co ja, i to zdjęcie było wykonane mniej więcej rok wcześniej. Most of our orphan children have the same, they're born on the same day as me. Większość z naszych sierot urodziła się tego samego dnia co ja. Because they have no idea when their birthday is, and so I gave them my birthday. Oczywiście one nie mają żadnego pojęcia, kiedy się urodziły, więc nadaliśmy im ten sam dzień jako dzień ich urodzin. So they all have April 14 for a birthday. 14 kwietnia jest są ich urodziny. So on our birthday,
I travel to each of the schools where our children are, and we celebrate a birthday together. Więc 14 kwietnia podróżuję do wszystkich z naszych placówek, z naszych szkół I wtedy mamy takie świętowanie urodzin. And in India it's a custom on your birthday to throw water on. A w Indiach zwyczajem jest to, że osoba, która obchodzi urodziny, jest oblewana wodą. And so here's the little children throwing water on me. Tak więc tu widzicie zdjęcie tych małych dzieci, które ochlapują mnie wodą. But then the table turns every so often. A czas od czasu sytuacja się odwraca. And so we have a good time on our birthday. Water's going everywhere. There's not a dry spot on the campus when the birthday time. Mamy taki bardzo wesoły, radosny czas w tym dniu I nie ma suchego miejsca nigdzie. Because we all celebrate our birthdays at the same time, so the teachers all get involved and everybody's wet. Teachers, students, everybody. Wszyscy są zaangażowani łącznie z nauczycielami. And down in the southern part of India, we have a swimming pool. A w tej południowej sierocińcu mamy taki malutki basenik. And so we still have some children in the south, even though we closed our orphanage, we put them in another orphanage, and I still go down and have my birthday with them. Wciąż na południu Indii, pomimo że zamknęliśmy nasz sierociniec, mamy część z naszych dzieci w innym miejscu, tak więc odwiedzam te dzieci I wciąż tam możemy się cieszyć razem z urodzin. So these are our sweet little children. Tu jest jeszcze kolejna grupa naszych dzieci. And you can see the birthday cake here. Tu możecie zobaczyć, jest nasze ciasto urodzinowe. And they gave me the privilege of blowing the candle out. Ja zawsze mam tą radość ze zdmuchnięcia świeczki. And so this is our this was in April our celebration. To zdjęcie pochodzi z kwietnia. And these two little girls, Rebecca and Rachel. Rebecca I Rachela. They have no father. Nie mają ojca. And their mother had got cancer and was dying. A ich matka zachorowała na nowotwór I umierała. They were not Adventist, they were Lutheran, I think. Pochodziły z domu luterańskiego. And the mother heard about our orphanage being a Christian orphanage. I matka dowiedziała się, że nasz sierociniec jest chrześcijańskim sierocińcem. So she wanted her children to be with us so we could raise them Christian. Tak więc ona chciała, żeby jej dzieci były wychowane jako chrześcijańskie dzieci. So she came to our orphanage with her two little girls. Przyszła do nas z tymi dwoma dziewczynkami. She said, "Please take my two little girls. I'm dying. The doctor says within the next few months I'll be dead, and I want them to be in heaven." Proszę, weź moje dwie córki. Ja umieram. Lekarze powiedzieli mi, że na pewno nie dożyję więcej jak kilka miesięcy. Ja bym chciała widzieć moje córki w niebie. Please raise my little girls for Jesus so they'll be in heaven with me. Proszę, wychowaj je dla Jezusa, żeby były razem ze mną w niebie. And so what a solemn commission we have with those two little girls. Jakie wielkie I odpowiedzialne zadanie mieliśmy wobec tych dwóch dziewczynek. And so we were very carefully guarding those two little girls and doing our very best. I staraliśmy się zrobić wszystko, co najlepsze, co byliśmy w stanie zrobić dla tych dzieci. There's some more of our children. Tu kolejne zdjęcia naszych dzieci. And these are some of our diamonds. To są też nasze diamenty. On Sabbath we take our children for a walk out across the paddy fields in the dry season. To jest zdjęcie podczas spaceru sobotniego poprzez pola ryżowe. And we have our sundown worship out in a spot out in the. I tam często mamy takie nabożeństwo kończące sabat. This young man, he and his two brothers are orphan children. Ten młody chłopak razem ze swoimi dwoma braćmi również są sierotami. This boy
with a number of other boys can do almost anything with his hands. I ten chłopak jest bardzo zdolniony, jeśli chodzi o takie wszechstronne zdolności. Potrafi zrobić wszystko swoimi rękoma. We've trained our boys could come in here and do all the electrical wiring in a whole building like this, put everything in, they could do all the plumbing in the entire building. They can weld up and build windows and everything. Anything you can, it's amazing. These kids can almost do anything. My uczymy wszystkich naszych chłopców, żeby byli bardzo praktyczni, żeby mieli zdolności wykonywania wszelkich prawie zajęć i zawodów, także oni bez problemu radzą sobie z układaniem instalacji elektrycznych, z wykonywaniem drzwi i okien i wszystkiego, co trzeba zrobić. Because we have a vocational skill program, so we're teaching our children, along with the scholastics, we're teaching them how to use their hands to do almost any trade. Nasz program jest połączeniem takich zajęć bardzo praktycznych z zajęciami teoretycznymi. W związku z tym, gdy kończą ten program, są w stanie wykonywać wiele czynności. And this is another boy, Arabindu. To jest Arabindu. This guy can do anything. On również jest w stanie zrobić wszystko. And you know, when this boy came to us as a little boy, the devil was really plaguing him. Kiedy ten chłopiec trafił do nas jako mały chłopiec, był opętany. We have a lot of problems with demons. Mamy mnóstwo problemów z demonami. We've had a number of our children that have become totally demon possessed. Wiele z naszych dzieci trafiło do nas, będąc opętanymi. Most of them come out of Hindu villages and out of Hindu homes, and the demons, they're filled with demons. Wielu z nich trafia z takich rodzin hinduskich, gdzie no, w jakiś sposób są opętani. And the demons don't want to let go. I oczywiście te demony walczą o nich. But God has worked so many miracles. I could talk, keep you here all afternoon telling you stories of children being freed from the devil. Mógłbym wam tutaj mnóstwo takich historii opowiadać, dzieci, które były uwolnione z mocy diabelskich. And this boy, when he came to our place, at night he would wake up and there was a black form over top of him, choking him and pushing on his chest, and he couldn't breathe, and he would scream out in the night. Często zdarzało się, że ten chłopiec, budząc się w nocy, czuł, że ma taką jakąś czarną kozetkę, czy czarno jakieś takie plama, coś, co go dusiło, przygniatało, co fizycznie czuł na swojej szyi, na swojej klatce piersiowej, nie pozwoliło mu oddychać. And he left our school and went back to his village. I skończył naszą szkołę, opuścił naszą szkołę i uciekł na wioskę. And I went to his village and I said, Arabindu, you come with me, the devil will never bother you again. I wtedy ja szedłem często na taką wioskę, szukałem go, znalazłem go i powiedziałem, chodź do nas z powrotem, zobaczysz, że diabeł nie będzie miał panowania nad tobą. So we had prayer together in the village. Modliliśmy się razem w tej wiosce. I brought him with me on the train. Zabrałem go do pociągu. When we got to our gate, i gdy doszliśmy do naszej bramy, we stopped and prayed and asked God to drive the devil out of him and away from him and to never let him come through that gate again. Zanim weszliśmy do środka, modliliśmy, żeby Pan Bóg nie pozwolił temu demonowi przekroczyć tych wrót i żeby go uwolnił, tego chłopaka, od tego demona. He's never been bothered since. Od tego czasu nigdy nie miał już takiego problemu. He's one of the finest, dedicated young Christian boys you ever met. Jest jednym z najbardziej poświęconych ludzi, których tam mamy. This is Michael. To jest Michał. The only relative that this boy knew was his grandmother. Ze swojej rodziny znał tylko swoją babcię. And his old grandmother. We used to go take him and visit his old grandmother. I my często zabieraliśmy go i odwiedzaliśmy jego babcię. When she died, he kiedy, just broke his heart completely. Kiedy ona zmarła, to zupełnie złamało jego serce. But Michael's been with us now for many years, and Michael has really become very good at laying bricks, at plastering walls, past concrete plastering.
pouring concrete. He's very good at it. On był z nami przez wiele lat, nauczył się murarstwa, potrafi bez problemu poradzić sobie z układaniem, z murowaniem, z robieniem wylewek, wykonywaniem różnego rodzaju prac budowlanych. And this is Susila. To jest Susila. She's another girl that was sold as a little girl, never got any education at all. To też przypadek takiej osoby, która została sprzedana jako mała dziewczynka, nigdy nie nauczyła się czytać ani pisać. And we got her several years ago when she got away from the people where she was a slave. She came to us. Trafiła do nas parę lat temu, kiedy udało jej się uciec od tych ludzi, u których była niewolnicą. And we put her in our special training school. I umieściliśmy ją na naszym tym szczególnym programie. And today she's a dental technician in one of our Adventist hospitals. I dzisiaj pracuje jako technik dentystyczny w jednym z naszych szpitali adwentystycznych. So we're so thankful to be able to take these people that were pushed off as just junk. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy wziąć tych ludzi, którzy często byli odepchnięci jako śmiecie po prostu obserwować ich, jak z nich rodzą się osoby bardzo wartościowe i nabywają zdolności i umiejętności. This young man has become very good at working on all kinds of things also. Ci chłopcy również nauczyli się wielu umiejętności. And so we're trying to teach them all types of mechanics and skills, carpentry work. Uczymy ich wszechstronnych umiejętności mechanicznych, cokolwiek sobie możecie wyobrazić, co się da. We have a tailor shop at each of our schools, and all of our young people are learning tailoring. W naszych szkołach mamy również takie miejsce, gdzie uczymy naszych studentów szyć. And so here's some of our welding. Tutaj znowu jest jakaś konstrukcja spawana. Our children have welded this all up. This is the windows. To są okna, które zostały wyspawane przez nasze dzieci. All this they've learned in our school. Wszystkich tych rzeczy uczą się w naszej szkole. And then in the garden. And, tu znowu mamy ogródek. The girls learn to bake bread and rolls. Dziewczynki uczą się piec chleb i robić różnego rodzaju inne wypieki. This is the girl that was kidnapped when she was 11 years old and put into prostitution. Ta dziewczynka po prawej stronie, kiedy miała 11 lat, została porwana i zawieziona do domu publicznego. For 2.5 years she was a sex slave. Przez 2,5 roku była taką niewolnicą seksualną. But she escaped. Ale udało jej się uciec. We've had her with us now for many years. Teraz już parę lat jest z nami. She's a baptized Seventh-day Adventist. I została ochrzczona, stając się adwentystką. She loves the Lord with all her heart. Z całego swojego serca kocha Pana. And when her captors came after her to try to with guns to take her away from us. Ludzie, którzy ją porwali, dowiedzieli się, że ona znajduje się w naszym sierocińcu, przybyli do nas uzbrojeni w karabiny, chcieli ją zabrać z powrotem. We were earnestly praying for God to deliver her. Modliliśmy się wtedy bardzo intensywnie do Pana Boga, żeby ją ochronił. And for some reason, they only came partway up the road to get her, and they stopped and they just stood there looking. I gdy doszli do naszej bramy, przeszli kawałek i zatrzymali się i nie wiemy dlaczego stali tam w tym miejscu i tylko się patrzyli. And the one person that was with him took the camera out and took a photo. I jedna z tych osób, która przyszła po tą dziewczynę, wyjęła aparat fotograficzny, zrobiła zdjęcie. And the son of the owner of the prostitution house. I syn właściciela tego domu publicznego. He took out his cell phone and made a phone call. Zaczął dzwonić z telefonu komórkowego. And then they turned around and left. A później wszyscy obrócili się i odeszli.
They went down the road about 1,000 feet and spent clear up to the middle of the night. I mniej więcej przeszli 300 metrów od naszej bramy i tam stali aż do wieczora, aż do nocy w zasadzie. What did they see? My nie wiemy, co oni zobaczyli. They had come with guns to take her. Oni byli na tyle zdecydowani, zdeterminowani, że przyszli z karabinami, żeby odebrać tą dziewczynę. They came clear across India to get her. Przejechali przez pół kraju, żeby tą dziewczynę od nas odebrać. What did they see that caused them to turn around after coming and clear across India? What did they see that caused them to turn around? Po takim wysiłku, który uczynili, żeby przejechać przez pół kraju, żeby odebrać tą dziewczynę, co oni zobaczyli na tej drodze, gdy byli już 100 metrów od celu, co spowodowało, że odwrócili się i odjechali? I believe they saw angels from heaven. Jestem przekonany, że widzieli tam aniołów, którzy tam stali. And I believe when they saw those big angels, they decided their guns were not capable, and they better get out of there. Jestem przekonany, że gdy zobaczyli tych potężnych aniołów, to stwierdzili, że ich karabiny nie są wystarczająco silne, żeby sobie dać radę z tym. And this young lady recognizes that God has saved her, and she's been baptized, and she loves the Lord. She wants to serve the Lord. I ta dziewczyna zdała sobie sprawę z tego, że jej życie zostało w ten sposób uratowane i postanowiła to życie oddać Panu Bogu. Here she is again with some of our other girls. Tu możecie ją jeszcze raz zobaczyć, drugą od lewej, z innymi dziewczynami. By the way, this girl had a real bad hair lip. Her lip was clear up into her nose and no palate. No roof in her mouth, it was all clear up in. Mm-hmm. Ta znowu dziewczyna od prawej strony miała taką dolegliwość, to ma swoją nazwę, tylko ja nie pamiętam. Rozszczep podniebienia, właśnie tak. And she's an orphan girl and she was way out in a very primitive village. Ona jest sierotą i mieszkała daleko w takiej wiosce. And so we brought her to a city there to a man that specializes in taking care of all this. My zabraliśmy ją do takiego człowieka, który był specjalistą, od lekarzem, który mógł jej pomóc. And now she's one of our seminary students and she's really, you can hardly tell there's any problem with her. Dzisiaj jest jedną z naszych studentek w seminarium i nie widać śladu po tej dolegliwości. That's our church now in Calcutta. To jest nasz kościół w Kalkocie. And so these are just some of our boys. This young lady, her and her brother, they're from a village in northeast India where one tribe tried to kill out an entire other tribe. They tried to do an ethnic cleansing of the whole tribe. To jest taka dziewczyna, która pochodzi z terenów, gdzie doszło do takiej bratobójczej wojny pomiędzy dwoma plemieniami, które jedno próbowało zniszczyć drugie. This was only back about 2004. To miało miejsce w 2004 roku. And both their mother and their father was killed in that. I w tym procesie tej wojny jej rodzice zginęli. And so the people in the area brought these two, the little boy and girl, to us. I ludzie z tamtej okolicy przyprowadzili tą dziewczynę razem z jej bratem do nas. And you know, I don't know who those parents were because we never met the parents, but my nigdy nie spotkaliśmy tych rodziców. Nie wiemy, kimi oni byli. This girl and boy, right from day one, were the most obedient, the most caring, the most unbelievably polite young men and women. Ale to rodzeństwo od samego początku, od pierwszego dnia byli jednym z najbardziej posłusznych, grzecznych, uprzejmych dzieci, jakie mieliśmy. So we're very proud to be their parents. Jesteśmy zatem bardzo dumni z faktu, że możemy być rodzicami takich dzieci. These are just some of the other children.
These are the two that were just married this year. To są te dwie dziewczyny, które właśnie w tym roku wyszły za mąż. And this young lady is another lady that was taken as just a slave working in a home, a servant. No education at all. To jest też kolejna dziewczyna, która była porwana jako niewolnica, pracowała w rodzinie jakiejś, nie nauczyła się ani pisać, ani czytać. She's gone through our special training program. Ona również była na tym naszym programie szczególnym. And her and him are getting married in September. I we wrześniu ta para będzie również się pobierać. This young man came as a Bible seminary student to our Bible seminary. A ten chłopak przybył do nas do szkoły biblijnej. And he learned tailoring. Nauczył się szyć. And now he has graduated from our Bible seminary. He's gone out into an area. He's established a tailor shop and he's making his entire living a self-supporting. And he's a medical missionary at the same time. I on skończył nasze seminarium, nauczył się szyć jednocześnie i w tej chwili ma zdolności takie, które mu pozwalają, żeby udać się w teren, gdzie jest misjonarzem i gdzie utrzymuje się z szycia, jednocześnie wykonując pracę ewangelizacyjną. So he's a gospel medical missionary self-supporting. Jest w takim razie takim Bożym misjonarzem, który jest w stanie sam się utrzymywać z własnej pracy. This was our oven. At our school, this is at our Bible seminary. To zdjęcie pochodzi z terenu, gdzie jest nasza szkoła biblijna. To jest piec, który widzicie. We took an oil drum, just a 50-gallon oil drum. I wzięliśmy taki zbiornik na olej, 200-litrowy. But and it'll bake 32 loaves of bread at one time. I tutaj możemy w tym upiec 32 bochenki chleba na raz. But now we've decided we need more than that, so we've doubled it. We put two barrels in. Ale ponieważ to nam nie wystarczało, więc podwoiliśmy to i możemy mieć dwa razy więcej chleba. So now we can bake 64 loaves of bread at a time just in barrels with wood, using wood to heat. Tak więc używamy tutaj drewna jako materiału opałowego i w ten sposób 64 bochenki możemy wypiec. That's some of our welders. See, our boys are welders. They welded all this up and made it up. I cały ten piec został wyspawany przez naszych chłopców. And these are some of the bread loaves. A tu są bochenki chleba. And we polish our own rice, but we don't polish. We just dehusk the rice. To jest też taka maszyna, która nam pozwala zdejmować łuskę z ryżu. And this is a cleaning machine. A to jest maszyna, która oczyszcza ryż. We grind our own wheat and we grow wheat. We grind our wheat and we make our own bread and my również uprawiamy własną pszenicę, którą tutaj później mielimy na mąkę. And we make our own peanut butter. I wykonujemy też własne masło orzechowe. So that's peanut butter for our students and we sell about 250 kgs a week or more of peanut butter. I produkujemy też to masło orzechowe na sprzedaż. Sprzedajemy około 250 kg na tydzień. And then we started making soy milk and tofu. Niedawno zaczęliśmy też taką małą działalność gospodarczą polegającą na produkcji mleka sojowego i tofu. So you know the hard part of making soy milk is squeezing the milk out of the beans after you grind it. Wiecie, że tą najtrudniejszą częścią w procesie tworzenia mleka sojowego jest wyciśnięcie tej części płynnej z nasion soi. So I bought a new washing machine that had a spinner on the end. Więc ja kupiłem taką nową pralkę, która miała wirówkę w sobie. And we would grind the beans, soak them, grind them, and then put them in a bag in the spinner and spin the milk out. Here tak comes więc, the milk out the backside. Ta maszyna posłużyła nam jako wirówka do odciągania części płynnej z ugotowanych, rozmoczonych nasion soi, ziaren soi. It worked great until
one of the students got too much in there and the thing started wobbling and broke the whole side out of the work. I to działało dość dobrze do momentu, kiedy pewien ze studentów wpadł na pomysł, żeby troszkę więcej tam dołożyć, no i to zaczęło wszystko się kołysać na boki i rozleciało się w końcu. But just 2 weeks ago we bought this setup. Ale dwa tygodnie temu kupiliśmy troszkę już lepszy sprzęt. And now we're selling soy milk and tofu commercially. I teraz zaczęliśmy już sprzedawać mleko sojowe i tofu do szkół. And this is one of our seminary graduates, and he's the director of our program. Jeden z naszych absolwentów seminarium został dyrektorem, szefem tej części działalności. So this is a very good machine, and it works very well. I ta maszyna bardzo dobrze funkcjonuje. And so we're bottling the milk and capping it, and we're selling it. Butelkujemy to mleko, zamykamy szczelnie i sprzedajemy. And this is tofu. A tu jest znowu produkcja tofu. So it's still a little crude. We're working on the details, but anyway, we're coming up with a little income. My próbujemy w ten sposób troszkę zarobić na utrzymanie tej działalności, którą prowadzimy. And our seminary students, as a part of their class, we welded up over 100 bunk beds and we've sold them to our big Adventist schools. I kolejną działalnością, z której próbujemy się utrzymać, to jest spawanie łóżek do szkoły, jednej z naszych szkół. Wyspawaliśmy tu około 100 łóżek, widzicie ich na ciężarówkach. This is my wife's midwifery training program, one of them. A to jest jedna z grup, które uczestniczyły w szkoleniu dla położnych. And so she's trained 75 girls now that are out delivering babies and working in villages. Moja żona wyszkoliła 75 kobiet, które obecnie pracują w wioskach i pomagają przy porodach. And so this is our lifestyle education center and midwifery center. To jest zdjęcie z właśnie tej szkoły, która prowadziła ten kurs dla położnych. This clinic is in a city where we've never had Seventh-day Adventist church or never had Seventh-day Adventist. I ta placówka znajduje się w mieście, gdzie nie było ani jednego adwentysty, przepraszam. And the purpose of establishing this clinic here is to establish a church. I celem oczywiście tego jest to, żeby doprowadzić do powstania kościoła. So this is our church upstairs here. Tu na górze znajduje się nasz kościół. And this is our midwifery clinic down here. A na dole znajduje się właśnie ta klinika położnicza. And little by little we're having baptisms in this city. I powoli jako rezultat tej działalności również pojawiają się już pierwsze chrzty. And here our students are midwives now, but our midwives are catching a baby. Tutaj możecie zobaczyć nasze położne w akcji. This is our ambulance. To jest nasza karetka. This was our first ambulance. To była nasza pierwsza karetka. That was the first ambulance, and then we graduated and got this one. A następnie było nas stać na to, żeby troszkę lepszą kupić, no i to jest nasza druga. And these ladies came from Sweden, I think. Te dwie kobiety. I think this one's from Germany. I forget where she's from, but anyway, they're from different places that have come to help for a few weeks with my wife or to spend a month or so with my wife. Przyjeżdżały do nas często osoby z różnych krajów. Tutaj widzicie pierwszą od prawej osobę z Niemiec i czwartą i piątą od prawej z Szwecji. This lady is a doctor. Jedna z tych kobiet jest lekarzem. So they come to spend several weeks helping my wife and training the girls and everything. I ona spędziła z nami też jakiś czas, pomagając mojej żonie w szkoleniu.
And now this is our midwifery clinic and home up in the jungles of Meghalaya in North India. A w północnych Indiach mamy taką właśnie placówkę, która tutaj widzicie na zdjęciu, to jest nasz ośrodek położniczy. We have three girls living in this home. Mamy tutaj trzy dziewczyny, które mieszkają w tym domu. We're just starting our new school up in the north, and this is the typical house for up there. To jest taki typowy dom, który możecie zobaczyć w północnych Indiach. And our three girls live in there. This is their house. This is bamboo, by the way. To jest wszystko zrobione z bambusa. And when our girls got there, they were only there for about 3 days. They were there. Nasze dziewczyny, gdy tam dojechały, były tam zaledwie przez 3 dni. And in the middle of the night, they got a call. I w środku nocy zadzwonił ktoś do nich. To come quickly to a home way out in the jungle, to come to a home that the woman was dying. Aby przyjechały jak najszybciej do takiego domu gdzieś położonego w środku dżungli, gdzie umierała jakaś kobieta. Now remember, these girls have just arrived a couple of days before. They didn't know anybody anywhere. They're in a strange area, clear out in the middle of the jungle. And in the middle of the night, some men come and say, "Come with us. My wife is dying. Come quickly." Zwróćcie uwagę na to. Te dziewczyny przyjechały tam zaledwie 3 dni wcześniej. Były w terenie, którego zupełnie nie znały. Nie znały nikogo w okolicach. I w środku nocy przychodzi jakiś mężczyzna i mówi: "Chodźcie szybko ze mną, moja żona umiera." Would you go? Poszlibyście? Well, our midwife went. Nasze dziewczyny postanowiły, że pójdą. And our girls are trained like the Pony Express in America was: rain, shine, snow or ice, you go no matter what. Nasze dziewczyny były uczone zgodnie z tym hasłem, które w Ameryce mamy, taki idiom, można powiedzieć, bez względu na niepogodę, są gotowe do tego, żeby działać. And when she got to the house, she found this woman. I gdy dojechały do tego domu, znalazły tą kobietę. This girl is only 19 years old. Która ma 19 lat. She has a little boy six years old maybe. Ona już miała synka w wieku około 6 lat. And she has a little girl that's about two and a half, 3 years old. Jak również drugie dziecko, które ma 3,5 roku. And she just had her third baby. I właśnie była w ciąży z trzecim dzieckiem. They didn't know our midwives were there yet, so she delivered the baby at home all by herself. Ona jeszcze nie wiedziała, czy te nasze położne zdążą tam dotrzeć, więc musiała sama sobie radzić z tym porodem, sama rodziła i sama odbierała to dziecko. The baby was born dead. It was born early, 7 months. Niestety dziecko urodziło się martwe, ponieważ poród nastąpił w 7 miesiącu. Remember, she's only 19 years old now. I pamiętajcie, że ona teraz ma 19 lat. And so when our midwives got there, she was hemorrhaging. She was bleeding. Kiedy nasze dziewczyny dojechały tam, ona dostała krwotoku. For 3 days she laid in the bed bleeding. Krwotok już trwał przez 3 dni. And everybody was just standing there watching her die. I wszyscy, którzy byli wokoło, po prostu stali, patrzyli, jak ona umiera. Nikt nie umiał jej pomóc. These people are Seventh-day Adventists. To są ludzie, którzy są adwentystami. But out in those villages they have no idea how to take care of people, and there's no medical care. There's no government medical care anywhere. Ale mimo wszystko w tych wioskach ci ludzie nie mają żadnego pojęcia o tym, w jaki sposób radzić sobie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia, a nie ma również żadnego systemu w pomocy medycznej. So our midwife
She told them to go get a vehicle quickly. They had to go 8 kilometers to find a vehicle and get them in the middle of the night to come. I wtedy ta nasza dziewczyna powiedziała, że konieczny będzie jakiś środek transportu, żeby szybko coś takiego zdobyć. And these people are very poor people. They live just from hand to mouth, what they grow on their farm, and that's all they've got. To są ludzie, którzy są bardzo, bardzo biedni, żyją z dnia na dzień tylko tak, żeby przeżyć. And they said, well, we have no money. Powiedzieli, że my nie mamy żadnych środków i możliwości, żeby to zrobić. And our midwife said, don't worry, go get the vehicle. Get the, you know, get nasze it. Dziewczyny powiedziały, dobra, nieważne w tej chwili, weźcie, zorganizujcie coś szybko. And so they got her into the hospital and she was unconscious. From a lack of blood, she had bled so much, she had no blood pressure hardly at all. Kiedy ona dotarła do szpitala, była już w stanie takiego wykrwawienia, że straciła przytomność. And they gave her 3 units of blood immediately to give her some blood. W szpitalu podano jej szybko krew. And then we gave her all kinds of things to build her blood, and the doctor gave her IVs of all kinds, and they were able to save her life. I w jakiś sposób również przez podanie innych środków dożylnie lekarze byli w stanie uratować jej życie. And then they found out she had malaria, so they had to give her malaria medication on top of all of that. Okazało się jeszcze oprócz tego, że była chora na malarię i dodatkowo trzeba było ją leczyć również pod tym kątem. So we finally got her strong enough to where we could take her back to the village, and she stayed with our midwives, and we fed her. I the food w końcu that she doszła do takiego stanu zdrowia, kiedy była w stanie opuścić szpital i przyjechała na wioskę z powrotem. And then she got strong enough to where we could send her home. This is Aprilia here. And her little girl here, and her little boy here. Excuse me. Say this again. So she got home. Or? Yeah, we took her back to her home when she got strong enough. Kiedy już była wystarczająco silna, zabraliśmy ją do domu. This is the husband. I to jest jej mąż tutaj. And she was only home for about 2 weeks, and she came down with both falciferin and vivax malaria, both. 2 types of malaria she came down with. Gdy była 2 tygodnie w domu, to zachorowała zarówno na, tam są 2 rodzaje malarii, różnią się tam troszkę między sobą, w każdym razie obydwa. And we went to her home and she was burning up with fever. And she had gone unconscious twice through the night. I 2 razy w ciągu nocy traciła przytomność, miała bardzo wysoką gorączkę. And so we told the family we must take her immediately to the hospital. She's too low for us to save her life. We've got to get her to the hospital. I powiedzieliśmy rodzinie, że musimy znowu ją zawieźć szybko do szpitala. My nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tych warunkach, gdzie jesteśmy. And her own mother. See, her mother's a Baptist. She became an Adventist. Jej własna matka, która była baptystką, ta dziewczyna została adwentystką. And her own mother refused to let us take her to the hospital. I ta jej mama robiła wszystko, żebyśmy nie zabrali ją do szpitala. And the mother said, I don't have any money. We cannot spend any money on her. Powiedziała, my już nie mamy żadnych pieniędzy, które możemy na nią wydać. And I told the family, you don't have to have any money, I'll pay the whole bill. Ja powiedziałam, nie martwcie się o pieniądze, ja spróbuję coś zorganizować. The mother said, I don't have time to go to the hospital and take care of her. I matka wtedy powiedziała, ja nie mam w ogóle czasu, żeby się tym zajmować i jeździć gdzieś po szpitalach. We said, you stay home, we'll take care of her. To my powiedzieliśmy, ty zostań w domu, my się nią zajmiemy. And the mother refused. I matka odmówiła. And then the brother. I brat refused. Również odmówił. And after they left, I talked to his mother, to his her husband's mother. I ja wtedy, jak oni odeszli, to rozmawiałem z jej teściową. And to the husband. I z mężem. And I said, either we tend her to the hospital or we bury her, one of the two. She's going to die.
I powiedziałem jej wyraźnie, jak ją nie weźmiemy teraz do szpitala, to ona tu umrze, więc macie wybór, albo przykujcie grób, albo ją zabierzcie do szpitala. And so when we went that morning, there was a whole crowd of people around the house. I gdy udaliśmy się w poranku, przed domem znajdowała się cała taka duża grupa ludzi. They were expecting her to die. Wszyscy spodziewali się, że ona już umrze. So anyway, the husband and the mother-in-law finally said, take her to the hospital. I w końcu ta teściowa, jak również jej mąż, powiedzieli, dobrze, zgadzamy się, weźcie ją do szpitala. And so we got a vehicle as fast as we could and loaded her in and took her to the hospital. My wzięliśmy jakiś samochód, szybko zorganizowaliśmy, żeby ją przewiózł do szpitala. She was there for almost 2 weeks again. Przez dwa tygodnie znowu była w szpitalu. But God has blessed. Ale tym razem Pan Bóg pobłogosławił. She's up now, going to church and everything, and she's doing quite well. I obecnie czuje się dobrze, wchodzi do kościoła, jest szczęśliwa. Her hemoglobin is still only up to 8. Wciąż jej poziom hemoglobiny jest bardzo niski. So we're trying to get her hemoglobin built up. Także więc próbujemy budować, zwiększyć tą ilość hemoglobiny. To save that woman's life, we spent about $1,600. Kosztowało nas to mniej więcej $1,600, wszystkie wydatki związane z tym, żeby uratować jej życie. And, do you think it was worth it? Myślicie, że to było warte? A mother with two children and a husband, is she worth $1,600? Matka z dwójką dzieci, z mężem, czy jest warta tego? Otherwise we'd have two more orphan children. Gdybyśmy tego nie zrobili, mielibyśmy dwoje kolejnych sierot. So now her husband's working for us. Tak więc teraz jej mąż pracuje dla nas. And eventually her and him are both going to be our workers full time. I oni postanowili, że chcieliby się dołączyć do naszej drużyny i pracować z nami. This is one of our midwives going out on her call out to visit homes. To jest jedna z naszych położnych, która udaje się na wioskę. We need an ambulance up here. We need a vehicle. Tutaj w tym terenie nie mamy żadnej karetki i bardzo by nam się przydała. The girls have been begging me for some kind of a vehicle because they walk so many kilometers through the jungle. Te dziewczyny muszą często spacerować wiele, wiele kilometrów, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie ktoś ich potrzebuje. And especially at night when they get called out in the middle of the night and there's a few leopards around and a few things like that, and so they're a little bit afraid to be out there walking at night, going many kilometers through the jungle. Szczególnie w nocy jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ po drodze można spotkać różnego rodzaju dzikie zwierzęta, lamparty, tak. So here they are checking ladies and doing prenatals on women and going around to the homes and taking care of people. Możecie zobaczyć te kobiety w akcjach, gdy odwiedzają inne kobiety, pomagają im, dokonują różnego rodzaju pomiarów, badań. One of the first things they have to check with every woman is malaria. Pierwszą rzeczą, którą muszą zawsze sprawdzić, to czy kobieta nie jest chora na malarię. Because we have both kinds of malaria and both are very dangerous. Many people die with malaria. Dwa rodzaje malarii, obydwie są bardzo, bardzo niebezpieczne, śmiertelne w zasadzie. And now they've not only are our girls midwives, but our girls are the community doctors as well. Nasze absolwentki nie tylko stały się położnymi, ale stają się również takimi specjalistkami, jak lekarze działają. And so now men, women and children are brought to our girls to care for them. Zarówno kobiety, jak i dzieci, jak i nawet mężczyźni przychodzą często o pomoc. And when this little baby came, all this was covered with pus. All over its head and face and all over its body was just pus all over. Pus, infection. Okay. Gdy to dziecko się urodziło, to było całe, miało taką wysypkę na skutek jakiejś infekcji po całym ciele. But you can see that now it's all healing up and new skin is growing. I możecie zobaczyć, że teraz to wszystko troszkę ustępuje, nowa skóra się pojawia.
So this is another one of our midwives. She's preparing food. To jest kolejna z naszych położnych, która przygotowuje żywność. All of these people prefer to fix their food on the floor. Wszyscy ci ludzie zawsze przygotowują pożywienie na podłodze. But you never have to worry about it because these floors are all plastered very well with cow dung. Ale nigdy się nie musicie martwić, ponieważ te wszystkie podłogi są bardzo równe, zrobione z odchodów krowich. So you don't have to worry. They're nice clean floors. They sweep them and they fix the food on the floor. One zawsze troszkę zamiatają tą podłogę, później przygotowują swoje pożywienie na niej. To, co zostanie, też zmiatają do garczka. And this is how the girls cook their food. Tutaj znowu kolejna dziewczyna gotuje. This girl's a really excellent midwife. Ona jest naprawdę świetną położną. And this is the house I live in when I'm there. To jest dom, w którym ja mieszkam, jak tam jestem. I sleep in this room over here. I tutaj w tym pokoju mieszkam. And there's a family in this room. A w tym pokoju obok mnie mieszka inna rodzina. And then a bunch of other fellows over in this room here. A tam z drugiej strony kolejna rodzina. So we're kind of packed in. Tak więc jesteśmy tak jak w konserwie. Oh, by the way, the girls went in the kitchen. Just last week, the girls went in the kitchen in the morning, and a poisonous snake about a meter long slid right over top of her foot and out the door. Któregoś dnia, parę dni temu, dziewczyny weszły do kuchni, żeby coś zrobić, tam znalazły na podłodze taki ponad metrowego węża jadowitego. So another family lives in this little home here, and the man and woman live in this home. I kolejne rodziny w tych kolejnych następnych domach mieszkają. And this is where our kitchen is, where we do the cooking for all of our workers. To jest nasza kuchnia i tam gotujemy dla wszystkich ludzi. And so up in the villages, they grow cotton. And this is a little machine that takes the seeds out of the cotton. A tutaj możecie zauważyć, jak powstaje bawełna. Mamy taką maszynę, która pomaga żeby oczyścić tą bawełnę. And you know the yellow powder that you put in food, what do you call that yellow powder? Kurkuma? Yeah. Kurkuma or curry? Turmeric or something like that. Turmeric, uh-huh. I think they call it. Anyway, they grow the roots here and then they grind it up like this. This is how they grind it into powder. A tutaj możecie znowu zaobserwować, w jaki sposób miażdży się w kurkumę. And this is where our school is, our new school. This is the main highway. Tu jest taka mapa pokazująca tą główną drogę, przy której znajdujemy się. And we're off down this road clear at the very end and up in here about. A my znajdujemy się tu właśnie w tym miejscu, jakby podróżując przez tą czerwoną drogę. And so this is a print of our land. We have 108 acres of land. 108. Okay, to jest mapa pokazująca nasz teren. Tam zakupiliśmy 50 hektarów ziemi. And we bought it for $10,000 US. I wszystko to kosztowało mniej więcej 35 tysięcy złotych. So we praise God. Także bardzo się z tego cieszymy. There are several streams on it like this. Znajduje się tam mnóstwo wodospadów, takie rzeki, które płyną. We also have a bigger stream with the waterfalls on it. To jest jeden z naszych takich większych wodospadów. We're planning on putting hydroelectric, our own hydroelectric plant on it. Naszym marzeniem jest tam, żeby tu wykorzystać tą spadającą wodę do produkcji energii elektrycznej. There's a couple of falls like this. Jest tam dwa albo trzy takie wodospady po drodze. And this is where we're going to put our boys' dormitory and seminary building here. A tu chcielibyśmy zbudować taki akademik dla chłopców. So Mark, you can look at this very closely. Możesz, Marku, przyjrzeć się temu uważnie. Our industrial building is going to be right in here. A nasz znowu budynek produkcyjny będzie tutaj obok, po prawej stronie. Skills, all the vocational skills. Do tego, abyśmy tam mogli kontynuować nasze zajęcia z szycia. And
I found this old man up there walking on the property. Tego właśnie starszego człowieka tam spotkałem na tym terenie. I have to walk with two canes when I'm out there because it's rough and slippery. Kiedy tam podróżuję przez ten teren, muszę chodzić podpierając się dwoma kijami. But our land is growing up with this jungle grass. 10-12 feet high. Ale nasz cały ten teren pokryty jest taką trawą pustynną, która ma wysokość 3 i więcej metrów. But every year they burn that jungle grass off of all the hills. Ludzie na tamtym terenie wypalają tą trawę każdego roku, ponieważ inaczej nie dałoby się przejść. It helps to kill the snakes and helps to. Przy okazji pozbywają się różnego rodzaju węży. But anyway, we didn't even know what the land looked like until we got it all burned off this summer, and then we found out what we really had. Tak naprawdę wcześniej nie byliśmy w stanie nawet zobaczyć, jak wygląda teren, który kupiliśmy do momentu, kiedy nie spaliliśmy tej trawy. And we were very happily surprised. I to, co zobaczyliśmy po spaleniu tej trawy, nas bardzo miło zaskoczyło. They burn all the hill, all the neighbors build to burn their land the same day. So there's just fire everywhere on all the hills over. Wszyscy sąsiedzi umawiają się, że wypalają trawę jednego dnia, więc w tym dniu jest po prostu wszystko się pali. And so here we're building the road up the hill. Tutaj widzicie nową drogę, którą budujemy pod górę. So this is something we wanted to get done for a long time and we finally got it. O tym marzyliśmy już od wielu miesięcy. W końcu udało nam się tą drogę zrobić. This is just 2 weeks ago. To 2 tygodnie temu było zrobione. And you know, God worked a mighty miracle for us. I wiecie, Pan Bóg dokonał naprawdę wielu cudów dla nas. When he was digging this road up the hill. Podczas gdy kopaliśmy, budowaliśmy tą drogę pod górę. The clouds came over one day, the clouds came over just black, rolling clouds. Pewnego dnia nadciągnęły takie bardzo ciemne chmury nad nas. And we could see the rain coming, just in sheets of rain going by on the hills. Widzieliśmy już na sąsiednich pagórkach, jak deszcz mocno leje. And it started sprinkling rain where we were. A tam, gdzie byliśmy, zaczęło już kropić. So we stopped everything. Wyłączyliśmy wtedy cały nasz sprzęt. We gathered together and we asked God to stop the rain. I zebraliśmy się razem i prosiliśmy o to, żeby Pan Bóg zatrzymał ten deszcz. As you know, on a slippery clay hill like this with a backhoe, it's very dangerous. Możecie sobie wyobrazić, że na takim glinianym terenie praca z pychaczem czy koparką jest bardzo niebezpieczna w momencie, kiedy pada. And I only had a couple days left to work, and I wanted to get everything done while I was there. A ja miałem jeszcze tylko parę dni przed moim przyjazdem tutaj i chciałem koniecznie to skończyć. And you know, within less than 2 minutes from the time we prayed, the sun started to shine. I wiecie, 2 minuty po naszej modlitwie słońce zaczęło świecić. The clouds turned a different direction. Chmury odfrunęły w inną stronę. And it never rained. I nigdy już nie padało. And the next day, in the afternoon, the same thing happened. To samo powtórzyło się kolejnego dnia po południu. And this time I was up on the top of the hill and I could see the rain just coming across over the hills. I tego dnia ja byłem właśnie na czubku tej góry i widziałem, jak ten deszcz leje w okolicy. And again, several of us got together and said, "Lord, stop the rain. Don't let it come." I znowu kilku z nas zebrało się razem, modliliśmy się, Panie, prosimy, zatrzymaj ten deszcz i pozwól nam to skończyć. Pomóż nam to skończyć. It never rained. I znowu nie padało. But right at the edge of our property, at the end of our property. I dokładnie na brzegu tego terenu. From there on, it poured rain all the way over past the main highway and clear up to the cities beyond. It poured rain and it never rained on our property. I od granicy naszej działki przez wiele kilometrów po prostu lało. Wszystko było mokre. Oh, my friends, if we learn to communicate with God, if we learn to work with God,
If we learn to be a friendship and companionship with God, He will do mighty miracles for us. Moi przyjaciele, jeśli nauczymy się współpracować z Bogiem, jeśli nauczymy się żyć z Nim, komunikować się z Nim, On dokona dla nas wielu, wielu cudów. The most important education you'll ever gain is to have a personal prayer life and a personal relationship with the King of Kings and the Lord of Lords. Największy poziom wykształcenia, jaki możecie zdobyć, to jest nauczyć się osobistego kontaktu z Jezusem. This is the top of the hill. To jest czubek góry. We're cutting, we've cut already a large portion, and we're cutting, and now it's all complete. The whole top of the hill's cut off, level. Teraz, jak ja już wyjeżdżałem, to cały ten czubek został zrównany. And this is where our girls' dormitory will be along here. Tu zbudujemy budynek dla dziewcząt. And it'll also be our cafeteria and our food factory for making tofu and. Tu będzie również nasza stołówka i ta część, gdzie będziemy chcieli produkować to tofu na sprzedaż. And also on our farm, we have all the agriculture land we'll ever be able to use and all the water we ever need to irrigate it. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie Pan Bóg nam dał tyle wody, że nam to na pewno starczy na wszystkie nasze potrzeby. And we're going to be raising pineapple and processing pineapples and all kinds of fruit. Tam chcemy również zajmować się uprawą ananasów i przetwarzaniem tych ananasów. And that girl I told you that the father and mother was killed and she, her and her brother came. This is her brother right here. To jest brat tej dziewczyny, o której wam opowiadałam, że jej rodzice zginęli. We have these three boys from our orphanage up there right now. They're cutting down the bamboo and preparing some bamboo homes on our property there. Ci chłopcy w trójkę pracują tam obecnie, jak ja tu jestem, i szykują domy, budują domy z bambusa. And so all of this is our land all across on the hill on that side, and this is where the girls' dorm will be here, the boys' dorm will be right here, and the girls' right here. I to jest cały ten teren, który kupiliśmy. And then, well, let me go to the other side. No, I got too far. On the other side of the hill, our line comes down through here and around. So all of this hill and this hill and this hill in between, all of this land is all ours. I cały ten teren, który tutaj on pokazuje, to też już jest ten, to jest ta część tej działki, którą and kupiłem. Over this hill, jak również i kolejne wzgórze. And then all of this hill all the way down. Jak i też to kolejne. Clear down. Aż do dołu. And we needed to dig a water well for our drinking water. My też tam potrzebujemy wykopać studnię. And we prayed about the spot. I modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg nam wskazał, w którym miejscu to robić. And we started to dig and we hit some large rocks on this side. Tu po tej stronie zaczęliśmy kopać, ale natrafiliśmy na wielką skałę. So then we decided to move just a little down, but that little tree was in the way. I później postanowiliśmy, że musimy przesunąć się troszkę w bok i tu, gdzie to wielkie drzewo się znajduje. And the Lord helped us to be able to cut the roots off and to dig the tree out, and we hit some other rocks, but we were able to move all of these. I tam wciąż znajdowały się kamienie, ale udało nam się pomiędzy nimi gdzieś znaleźć miejsce. And This is the creek through our property here. A tu jest taki strumień, który płynie przez nasz teren. And so this is where the well is over on the side. Tu jest to miejsce, gdzie ta studnia jest. And this is how we pulled the stone out of the well. A to jest sposób, w jaki usuwaliśmy kamienie ze studni. With a chain hoist. Takim dźwigiem się posługując, blokiem. And the Lord has really blessed, and now we have water. We have all the water we need for domestic, for irrigation, for everything. They're putting the pipeline in now. I Pan Bóg nam pobłogosławił tym, że właśnie taką wodę możemy mieć.
Now, I don't know if you recognize this little fellow right here. Nie wiem, czy tutaj rozpoznajecie tego małego kociaka. Do you see anybody in there? Widzicie tam coś? Well, I was walking home from work one day. Pewnego dnia wracałem z pracy. And another fellow and myself and the other fellow stopped me and said, "Did you see what just ran in front of us?" I szedłem razem z dwoma takimi znajomymi i jeden z nich zatrzymał się i powiedział, "Widziałeś, co tutaj przebiegło przed nami?" And they're not a bit afraid of these things. Ci ludzie są w ogóle się nie przejmują tymi zwierzętami. They call them tigers. Oni mówią, że to tylko tygrysy. And so he said, "A tiger just went in front of us." I powiedział, o, tygrys tu przebiegł przed nami. He said, "Come on, let's go. Let's see if we can see him." Mówi, chodź, zobaczymy, może nam się uda go znaleźć tam. I said, "Well, you know, maybe it would be best if we went the other direction." Ja mówię, no wiesz co, no może będzie lepiej, jak pójdziemy w drugą stronę. He said, no, it won't hurt you. Nie, chodź, on nic nie zrobi. And so we walked into the jungle. Tak więc podeszliśmy w stronę tej dżungli. And he got down and he looked up underneath and he said, "There it is, right there." I wtedy ten człowiek powiedział, zobacz, tam siedzi w tych krzakach. And so I'm pretty stiff because I have a bad back. So I was trying to get down so I could see it underneath there. Ja mam pewien problem z moim kręgosłupem, więc nie mogę się bardzo schylać. Próbowałem się schylić, żeby zobaczyć. Finally, I had to get. He kept saying, "Can't you see it?" I said, "No, I don't see it." I on mówi, "Nie widzisz go?" Przecież ja mówię, "No nie, nie widzę, nic tu nie widzę." I was looking way back in the jungle. Ja patrzyłem dużo dalej tam w dżungli, gdzieś głębiej. He said, "It's right here." On mówi, tutaj stoi, przed nami, no. And sure enough, it was right there. Okazało się, że faktycznie siedział przed nami, tuż przed nami. So I got my camera out and I started trying to take a picture. Ja wyjąłem aparat, próbowałem zrobić zdjęcie. But my camera wouldn't hold still. W jakiś sposób aparat nie chciał. Only one of my pictures took, the rest of them were all blurs. Nie chciał być w pozycji takiej, no, sztywnej. Wszystko się mi trzęsło w rękę. But anyway, it's obvious that he's a leopard. To jest taki mały leopard. And this is the last slide I have, but this is our children that we have in Calcutta right now. To jest ostatnia z moich slajdów, to jest grupa tych dzieci, którą akurat mamy teraz tam w tym ośrodku koło Kalkuty. I told you at the beginning, I'm a multi-billionaire. Powiedziałem wam na początku, że jestem multimilionerem. Do you see all my diamonds? Widzicie wszystkie moje diamenty? Oh, if you could meet my diamonds, you would know how precious they are. Jakbyście mieli okazję ich poznać, to byście sobie zdali sprawę, jak bardzo są cudowne. You know, folks, not all of our children have accepted Jesus. Wiecie, nie wszystkie z naszych dzieci przyjęły Jezusa. But the vast majority of our children have accepted Jesus. Ale zdecydowanie większość to uczyniła. And I'm amazed at the number of our children that have not only become Christian, but are dedicated Christians. I nie tylko to, że ta większość przyjęła Jezusa i stała się po prostu przeciętnymi chrześcijanami. Jestem przekonany, że ci ludzie są bardzo szczególnymi chrześcijanami. We are trying to carry out the instructions of Ellen White on the principles of true education for a school. My próbujemy posługiwać się w naszej działalności zasadami podanymi przez Ellen White, które dotyczą funkcjonowania naszych szkół. Ellen White wrote many books: education, fundamentals of Christian education, counsels to teachers. There's a book just called Education. And many books she's written on education. Ellen White napisała kilka książek na temat wychowania i wykształcenia. Jedną z nich, którą mamy w języku polskim wydaną, to książka Wychowanie, ale oprócz tego jest jeszcze kilka innych książek nieprzetłumaczonych. But the majority of our schools are not following that plan. Ale niestety większość z naszych szkół nie postępuje zgodnie z radami, które są tam zawarte. We are doing our best to try to follow that plan. My próbujemy stworzyć program, który by jak najlepiej odpowiadał, był zbudowany w oparciu o te rady, które są zawarte w tych publikacjach. Making the Bible the center of our education. Tak, aby Biblia stała się centrum wykształcenia. And making God the center of our entire campus. Żeby Pan Bóg jednocześnie był główną postacią na kampusie. And I'm amazed
at the spirituality of so many of our children. Jestem zdumiony tym poziomem duchowości wielu naszych dzieci. And I just praise God. I chwalę za to Pana Boga. And I know it's the Holy Spirit. I wiem, że to Duch Święty dokonuje tego, działając na serca tych dzieci. And I believe that we're going to have a great harvest. I pray every day that God will give us a great harvest of these children that will be workers for Jesus Christ in gospel medical missionary work all over India and the world. Jest to moją modlitwą każdego dnia, żeby znaczna część albo wszystkie z tych dzieci stały się misjonarzami w Indiach. And I would just like to say, chciałbym jeszcze na koniec parę słów powiedzieć. There could be 1,000 other Adventist families in India doing the same thing that my wife and I are doing. Że mogłoby być tysiące wielu innych rodzin, które by wykonywały tego typu pracę w Indiach, którą my razem z żoną wykonujemy. And it would be like a drop in the bucket to compare to the need of that country. Nawet gdyby tak się stało, nawet jeśli tysiące jeszcze by się dołączyły do nas, byłoby to kropla w morzu potrzeb. There's a tremendous need for Seventh-day Adventist families that are willing to move out of their comfort zone and move into a uncomfortable zone and just do everything they can do with orphanages, with teaching, with schools, with whatever you're able to do. Just do. Jest wielka potrzeba, żeby wiele z naszych rodzin, wielu z nas wyszło poza granice naszej strefy komfortu, którą mamy w naszych domach i poszło troszkę dalej, stawiając siebie w czasami bardzo ryzykownej sytuacji, ale tam, gdzie Pan Bóg może nas wykorzystać. And God would richly bless you and you could become billionaires like my wife and I have become. I wierzę, że Pan Bóg by wam wiele błogosławił i stalibyście się milionerami tak jak ja. And your relationship with Jesus would go like this. A wasz związek z Jezusem szedłby, postępowałby stale w górę. Your prayer life with Jesus would go like this. A na pewno wasze życie modlitewne by się rozwijało. Do you have any questions? Nie wiem, czy macie jakieś pytania. Yeah, okay. Ja myślę, że jednej rzeczy, może nie wiem, czy wszyscy z was mieli okazję to zrozumieć. Ja troszkę więcej czasu spędziłem z Billem i tak może się zastanawiacie, dlaczego akurat Bill wybrał tego typu pracę. Przecież można by było zająć się ewangelizacją i wykonywać taką po prostu bezpośrednią pracę ewangelizacyjną, zamiast poświęcać całe swoje życie i energię na to, żeby wychować grupę może 100 ludzi, może 200. Można by było dotrzeć do milionów. Nie przyszło wam do głowy takie pytanie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Bill nie odpowiedział w tej prezentacji na to pytanie, ale ja bym sam chciał mu je zadać. Bardzo trudne pytanie, ale cały sekret w tym, co on robi, leży właśnie w odpowiedzi na to pytanie. See, while my wife and I are still young, we want to do everything we can do to help spread the gospel of Jesus Christ. Podczas gdy razem z moją życiem jesteśmy jeszcze, z moją żoną, my jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, chcemy zrobić wszystko, co się da, żeby poświęcić nasze życie pracy ewangelizacyjnej. We're only 71, so we know that in the next 10 years things are going to change a lot. Mamy dopiero 71 lat, w związku z tym wiemy, że przyjdą trudniejsze czasy i może być gorzej. So while we're nice and young, we want to do everything we can do for Jesus. Tak więc kiedy jeszcze jesteśmy piękni i młodzi, chcielibyśmy zrobić coś, co możemy zrobić. Zapytajcie wy, bo mnie nie wypada. Any questions? There is a question. Okay. There is all kinds of sorts of work you could do. You could be preaching to the crowds of people, you could use radio,
to reach those people? Where did you choose working with young people, with children, raise them up and influence maybe 100 or 200 people instead of millions? Oh, yeah, that's true. There are people that are very good at reaching millions on television and everything, and that's oczywiście wonderful. Są ludzie, którzy skutecznie docierają do innych poprzez radio i telewizję, do milionów docierają. But at the same time, there are many people reaching millions on television and radio and everything else, and that's wonderful. I'm not kicking that. I to oczywiście jest bardzo ważne. Nie chcę powiedzieć, że jest coś z tym złego. There needs to be some other people that have their feet on the ground, that are actually out there with the people, setting an example, working with them, spending time with them, growing them up. Ale w Indiach szczególnie potrzeba z takich ludzi, którzy by od podstaw zaczęli budować i wychowywać, i pracować z innymi ludźmi. God says there's no one person is a complete whole. In the church, nobody's a complete whole. Pan Bóg powiedział, że w kościele my wszyscy stanowimy takie ogniwa uzupełniające się. Nikt nie jest wyposażony we wszystkie dary, jakie są możliwe. So God has the Mark Finleys and God has the people that are really excellent on the television and radio and evangelist in large scale. Bóg posługuje się takimi ludźmi jak Mark Finley, jak inni, którzy są świetnymi mówcami i potrafią bez problemu docierać do innych poprzez mass media czy też publiczne ewangelizacje. But God has other people who have skills that are able to have their feet on the ground and out working and personally with the people and loving them and training them and preparing them. Ale Bóg też posługuje się ludźmi, którzy od tego pierwszego, tych pierwszych lat w tym wczesnym okresie życia oddziaływuje na te dzieci, wychowuje je. You see, while I'm here over in India, souls are being won. We have about 400 seminary graduates that are out working for the church, doing evangelism with the church. Przez te ostatnie lata w naszej działalności z naszego seminarium wyszło już około 400 ludzi, 400 absolwentów, którzy są w terenie i wykonują pracę ewangelizacyjną. The last I heard, 19 of our seminary graduates have been ordained into the ministry. Ostatnio 19 z naszych absolwentów zostało ordynowanych. And 40 some more were scheduled to be ordained. A ponad 40 kolejnych również niedługo będzie ordynowanych. And so while I'm here, souls are being won in India with almost 400 workers out scattered all over working with the church and doing evangelism. Także jak tu jestem, ponad 400 ludzi w Indiach zostało, wykonuje swoją pracę misyjną. And soon we're going to have a lot of our children that are going to be out there doing the same thing. I wkrótce wierzę, że ta grupa tych dzieci, gdy dorosną, dołączą się do tych misjonarzy. So God has some people to fly airplanes and other people to have their feet on the ground. Także Pan Bóg posługuje się tymi, którzy latają samolotami, jak również tymi, którzy chodzą. And it's all God's work. Po ziemi. To all jest wszystko Jego praca. And all of it's important for God. I wszystko jest to ważne. Any other questions? I guess, Bill, you have not answered this question. What's that? I guess, Bill, you have not answered this question all the way. You have not answered this question all the way. What's that? You have to explain the situation. Why is it needed to raise up a new generation? That was part of the things. Why is it important? From the Hindu background. Right. It's hard to convey people who are Hindus. Yeah, another reason. Muszę troszkę Bilę naprowadzić, bo może on się troszkę boi, ale zaraz usłyszycie odpowiedź. Another reason why we decided that raising children was important. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się, że wychowywanie dzieci jest ważne. We've noticed that many people
that are converted after they're older from Hinduism. Zauważyliśmy to, że wielu z tych ludzi, którzy już w starszym wieku w jakiś sposób poznają Jezusa i są nawróceni. We've noticed that it's amazing how much superstitious philosophies and ideas there are, even in these people that are older, and even in pastors that are, they've gone through college, they're pastors, but they still have a lot of these little things that they learned in Hinduism that's still there. Zauważyliśmy, że ci ludzie często już dorośli są tak bardzo przesiąknięci pewną filozofią hinduistyczną, że no jest trudno się tego pozbyć z ich sposobu myślenia. So back many years ago we decided that if we're going to really make a difference, tak we need to start temu, with the little children postanowiliśmy, and start training their minds, get them away from Hinduism, away from Muslimism and all the other isms, and start training their minds. Postanowiliśmy wiele lat temu, że żeby faktycznie odnieść skutek w naszej działalności, to należy zacząć wychowywać dzieci w tym najmłodszym etapie ich życia, wtedy, kiedy jeszcze nie zostały poddane wpływowi tych różnych nauk gdzieś tam lokalnych, hinduistycznych. So we believe that it's the one of the best ways of coming up with some really solid workers for the church. W ten sposób, może już troszkę dopowiem, teraz będę tak parafrazował te słowa. W ten sposób nie tylko, owszem, oddziaływuje się na mniejszą grupę ludzi, ale ten skutek, z jakim się to czyni, sprawia, że ci ludzie naprawdę są wychowani w inny sposób. Później, kiedy oni udają się na te tereny, gdzie działają, nigdy nie zapomnią tego, czego się nauczyli. Podczas gdy często rezultatem działalności takiej, mógłbym powiedzieć, w tym starszym wieku jest to, że ludzie się zapalają w jakiś sposób na krótki czas, ale gdzieś to stare życie w nich żyje i po jakimś czasie większość z nich, co jest przykre, wraca do tego starego stylu życia. Besides that, I love children. Ale oprócz tego kocham dzieci. Ja mam też problemy związane bardziej z sierocznicą, ale czy jest tak, że ona otwarta na przykład edukacja, czy daje na to jakieś szkoły, czy myślałeś o tym, czy daje na to w planach, jak to jest, bo to jest także dla dzieci, które mieszkają obok, które nie są sierocznicy, czy coś takiego jest możliwe? The work you are doing is connected with orphanages. Have you thought of starting a school for other children that are not part of the orphanage program? Oh yeah, from the village. We're doing that up in Meghalaya. Our school in Meghalaya. Jedna z naszych szkół ma taką ofertę. And even in Calcutta, we have some children. We have about 35 or 40 that come from the community in. Ale nawet i ta szkoła koło Kalkuty ma również, jest taka grupa około 30-40 dzieci, która z wioski dochodzi na nasze zajęcia. But there's always risk and dangers with that, because you're bringing in a lot of children to mingle with your children to teach them what you're trying to not teach them. Ale problem polega na tym, że wpływ tych dzieci z zewnątrz, które one mają na nasze dzieci, jest zagrożeniem dla naszych dzieci. My chcemy te nasze dzieci wychować w pewien określony sposób. But in our new school up in Meghalaya, we are going to do that. Ale mamy takie plany i w Meghalaya tam będziemy. We're figuring we'll probably have about 500 children from the community besides our children. I prawdopodobnie będzie to nawet taka duża grupa, około 500 dzieci. So we're going to try it and see how it works. Zobaczymy, jak to będzie działało. You had a question once. Thank you.
questions about where do you get the funds to continue your work and to establish the work. Obviously, the industrial part of the operation is not able to support all the expenses. Yeah. Well, our work, you know, we started this work with nothing. Zaczęliśmy naszą pracę od niczego. When my wife and I first went over to India, I remember the first time that we left to come back. I left. She stayed there. I left to come back to America. I only had enough money for a train, for an airplane ticket to go home, but I didn't have enough money to go back. Kiedy pierwszy raz polecieliśmy z żoną do Indii, to kiedy ja wracałem do Stanów, miałem tylko tyle pieniędzy, żeby kupić bilet do Stanów, ale już nie miałem pieniędzy, żeby wrócić z powrotem do mojej żony, która została w Indiach przez ten czas. And that's happened several times. I to powtórzyło się kilkakrotnie. But, you know, we've been there now full time for the last 19 years. Ale przez ostatnie 19 lat już tam mieszkamy cały czas. And we have never once gone hungry. I nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy byli głodni. And we've fed all those children. I żywimy również całą naszą gromadkę dzieci. Can you imagine how much money it costs to put clothes on all those children? Czy wyobrażacie sobie, ile pieniędzy potrzeba, żeby nakarmić codziennie taką grupę dzieci, żeby wkształcić, żeby je ubrać? It's an amazing amount of money that it costs. To jest zdumiewające, jakie są koszty po naszej stronie. And we never have more than a couple of months of money ahead. That's nigdy nie mieliśmy więcej środków jak tyle, co nam pozwala na przeżycie kolejnych dwóch miesięcy. So we bring in enough money for a couple of months. We empty our money out of America. We bring in enough for 2 to 3 months, depending on what we have. And while we're spending that, the Lord brings in enough to where the next 2 or 3 months we can get more. I zawsze jest tak, że nam mamy to zabezpieczenie na 2 miesiące i jak żyjemy, używając te środki, to Pan Bóg dostarcza kolejne, które pozwalają nam funkcjonować przez kolejne miesiące. I was giving a talk once and these people said to me, be sure and never spend your original capital, only spend your interest for your work. To always keep your original capital for your... Rozmawiałem kiedyś w pewnej grupie i jedna z osób dała mi taką radę, że pamiętaj, nigdy nie zużywaj swoich tych środków głównych. Żyj tylko z odsetek, z tego, co te środki generują. I never said anything. Nigdy nic quiet. Nie powiedziałem. Byłem zupełnie cicho, jak słyszałem tego typu radę. But actually, you see, one of the reasons why we're able to do the work we're doing. Wiecie, jedną z powodów, dla którego jesteśmy w stanie wykonywać tą pracę, którą czynimy, is that my father is alive and well. To jest to, że mój ojciec ma się bardzo dobrze. And my father is a multi-billionaire. I mój ojciec jest multimilionerem. And he has told me, i on mi powiedział, anything you need, wszystko co chcesz, co by to be able to carry out my work, I'll give it to you. Jeśli to tylko służyć ma temu, żeby moją pracę kontynuować, to ja ci to dam. So every time I need more, I just go and say, Father, I need more. Więc za każdym razem, jak mi się kończy, mówię, Ojcze, ja potrzebuję więcej, daj mi więcej. And he's never let me down one time. I ani razu mi nie odmówił. My wife and I have been together for 47 years, our marriage, 47 and a half years we've been married. Przez 47 lat razem z moją żoną jesteśmy małżeństwem. And the last 47 and a half years we have built many churches and we've done evangelism in West Virginia and New York and Canada and all over the world in many places. I na początku prowadziliśmy pracę ewangelizacyjną i w zachodniej Wirginii, w Kanadzie i w Nowym Jorku, w różnych miejscach. Even Poland. Nawet w Polsce. And in India now for the last 19 years. I przez ostatnie 19 lat w Indiach.
And my father's promise has never given up. I obietnica mojego ojca jest wciąż aktualna. And my father has never run out of money. I nigdy jeszcze on nie zbankrutował. And every time I ask him, he just gives more. I za każdym razem, kiedy go poproszę, on po prostu daje więcej. He never gives too much. Nigdy nie daje zbyt dużo. He keeps us very humble. To po to, he keeps us asking all the time. To po to, żebyśmy zachowali pokorę i żebyśmy zawsze wracali do niego z tą prośbą. He doesn't want to spoil us. Nie chce nas po prostu zepsuć. So he just gives us what we need all the time. Tak więc daje nam tylko tyle, co w danym momencie jest nam potrzebne. And we just praise God. A my chwalimy go za to. By the way, your father's very rich too. A wiecie, if you ask him, he can help you too. Tak a propos, wasz ojciec również jest bardzo bogaty. Oh, it's been a beautiful experience, folks. I can never even begin to tell you the joy it is to work with Jesus Christ. The joy of being able to work with him and trust him. Cudowne doświadczenie i nigdy nie jestem w stanie tego opowiedzieć, jaką radością jest praca dla Pana. Nie da się tego opisać. I wouldn't trade my life last 50 years with Jesus. I wouldn't trade it for all the money there is on the entire earth, all put together. I wouldn't trade a bit of it. Gdyby ktoś zebrał cały kapitał tego świata, wszystkie pieniądze, jakie są tutaj dostępne, nie zamieniłbym ostatnich 50 lat mojego życia na te pieniądze. I can only praise my father. Mogę tylko chwalić mojego ojca. Jeszcze pytanie. How long do you want to stay? To wszystko zależy, ile mamy czasu. Pastor Roman już jest, widzę, także. Was he? Is he going to speak? Yes, but he said go on, so. Can you tell us in just 5 minutes? Okay, I'll try to just make a very brief picture of a whole lot of experiences. Postaram się w takim razie w paru minutach powiedzieć wam może jakiś przykład. We had one time when the village behind our school, a Hindu village. Pewnego razu wioska, która była zlokalizowana za naszą szkołą, became very angry at us. Po prostu ci ludzie stali się bardzo na nas, zezłościli się. Because it's a long story, but it's because we had cut off a road that went back through their village and gave them another road and they were angry. To taka długa historia, tam jakieś były kwestie w dojazdu do naszej tego naszego terenu. Oni się denerwowali, jak jakiś tam ktoś jeździ wokoło, no, różno, mnóstwo powodów. But anyway, they have these Hindu rituals and they cast a spell on your campus, on your place, on your tak, children. Tak, to mieli, tak ci Hindusi mieli taki zwyczaj rzucania czaru, uroku i w tych swoich rytuałach, które wprowadzili taki urok, taki czar rzucili na naszą szkołę. And when they do that, some children or some people, even grown-ups, that happen to be very weak spiritually, the devil comes into them. I zawsze, kiedy coś takiego ma miejsce, to pewni ludzie, którzy mają jakieś duchowe problemy, demon dostaje się do ich wnętrza i rządzi nimi. The devil is a whole lot more real than what we believe he is. Wiecie, diabeł jest zdecydowanie bardziej realną istotą, niż nam się wydaje. It's not just a story about a devil and a god. To nie jest tylko historia o diable i o Bogu. And
And our campus, after that happened, we had seven of our girls that came down with demon possession, just like this, one right after the other. I zaraz po tym, kiedy ci Hindusi odprawiali te swoje rytuały, kilka z naszych dziewcząt dosłownie momentalnie zostało opętanych przez demona. Jedna po drugiej. It ended up that we had to put them together in the middle of one of our big rooms, and we had to line all the way around to protect them, and it was just like animals. I te dziewczynki zaczęły zachowywać się jak zwierzęta. Musieliśmy umieścić je razem w takim dużym pokoju, w środku tego pokoju, i otoczyliśmy je różnymi osobami, tak jakby takim kołem. Exactly as in the Bible, when they fell down at the feet of Jesus and of Paul and all, and froth at the mouth, foam comes out of their mouth, and they scream out. Wszystkie te elementy opętania, o których czytamy w Biblii, pojawiły się w ich przypadku. Piana na ustach, złość, silne emocje, jakieś tam padanie na ziemię. Actually, I have a whole slide program on it in my computer. Mam nawet w moim komputerze całą prezentację na ten temat, ale już nie ma czasu. But that's 2 hours. Mniej więcej 2 godziny by zajęło. But anyway, to make a long story short. Więc skracając tą historię. I've seen some of these girls where the devil would talk right through their voice to us. Ja słyszałem osobiście, jak wielokrotnie diabeł przemawiał przez usta tych małych dziewczynek. And the devil would talk to me and say, "This is my daughter, and you will not take her away from me." I on przemawiał takim głosem do mnie, "To jest moja córka, ty jej mi nie zabierzesz." And we would plead with God to deliver them. I my wtedy błagaliśmy Boga, żeby pomógł nam pozbyć się tego demona. And they tried to commit suicide, they tried to hang themselves, they tried to slice their throats. Te dziewczynki sięgały po rzeczy, które nigdy byście nie pomyśleli, że mogą przyjść takim dzieciom do głowy. Próbowały podciąć sobie gardło, czy powiesić się, czy w jakiś inny sposób popełnić samobójstwo. 24 hours a day. Wymagały całodobowej opieki i ciągłego czuwania. We prayed earnestly. Modliliśmy się cały czas, bardzo szczerze. We gathered around them and we anointed them with oil, praying over them. I namaściliśmy te dziewczynki olejem, zgodnie z tym, co w liście Jakuba jest napisane. And right in the middle of our anointing service, the devil would come into them and they would throw the oil in the way, in the air, and they would just start beating and biting and doing everything to fight. W środku tej uroczystości, w środku tego nabożeństwa z namaszczeniem, diabeł manifestował swoją obecność, rzucając tym olejem po ścianach gdzieś, powodował, że te dziewczynki się biły między sobą. And some of these girls, in fact, all of these girls were very wonderful girls. I wszystkie te dziewczynki wcześniej były naprawdę cudownymi dziećmi. How old they were? 17, 18, 19, 20, a couple of them were 22, 23. 17 do 20 lat, do 22. And for a whole week we fasted and prayed for a whole week. Cała ta sytuacja trwała mniej więcej tydzień czasu. W tym czasie modliliśmy się i pościliśmy. It seemed like that our prayers were bouncing off the ceiling. It seemed like the devil had control and there was nothing we could do. Wydawało się, że nasze modlitwy nie przechodziły przez sufit, tak jakby diabeł użył całej swojej mocy, żeby nie pozwolić, żeby te modlitwy były skuteczne. So you start off with faith like this. Zaczęliśmy z wiarą, która była na tym poziomie. And pretty soon you look at your faith and your faith is down here. Nasza wiara za chwilę spadała. Your faith is down here. Coraz niżej. And you begin to wonder, Lord,
what in the world is wrong? I've prayed for rain, I've prayed all kinds of things, and you've answered my prayers, but now I'm praying for these dear girls that are possessed by devils, and you're not answering my prayers. I wydawało się, że coś jest nie tak. Myślałem sobie często, Panie, co jest? Pokaż mi przyczynę tego. Modliłem się o deszcz i Ty odpowiadałeś. Modliłem się o to i odpowiadałeś o tamto. Odpowiadałeś, czemu tym razem jest tak, że ja nie mogę sobie z tym poradzić? And little by little, the balloon gets a hole in it, and all the pride goes out. There's no pride left. I w pewnym czasie człowiek naprawdę pozbywa się wszelkiej dumy, która w nim siedzi. Wszystko to zostaje uwolnione. We're powerless against the devil. My byliśmy bezsilni wobec diabła. And a week. At the end of the week, the beginning of the next week, we had an earnest season of prayer and all the girls were healed. Every one of them. I po mniej więcej tygodniu czasu, takiego stanu, w którym non-stop modliliśmy się, wszystkie te dziewczyny zostały uzdrowione. And we praised God. I zaczęliśmy chwalić Pana Boga. They all went back to school, everything was fine. I wszystko wróciło do życia, tak jak wcześniej. Udały się z powrotem do szkoły, wszystko toczyło się swoim dobrym torem. And then we had a couple of pastors. Mieliśmy four pastors. Takich czterech pastorów również. That came and said, "We understand that some of your girls were demon possessed." Przyszli do nas i powiedzieli, my rozumiemy, że kilka z twoich dziewcząt tutaj było opętanych przez demona. I wasn't there. I left and went back to the north again. Ja wtedy nie byłem w tej szkole, gdy to się stało. Byłem na północy kraju. So they told our president, we have experience with people like this and we would like to pray for your girls. I oni powiedzieli, my mamy doświadczenie z ludźmi takimi jak te i my chcielibyśmy się modlić za te dziewczyny. And it was absolutely gross. I to było najgorszą rzeczą, która się mogła stać. And so they prayed with our girls. Zaczęli się modlić z tymi dziewczętami. And they told all kinds of stories of how they used to be demon possessed and how they have brought devils out of people by cutting chickens' heads off and all kinds of things to bring devils out. I zaczęli opowiadać historie, w jaki sposób ratowali innych ludzi od opętania przez demony, chociażby w taki sposób, że posługiwali się jakąś kurą, której odcinali głowę. And immediately our girls all went back into demon possession again. Momentalnie te wszystkie dziewczyny, które wcześniej były opętane, z powrotem zostały opętane. And one of the faculty members called me on the phone. I was clear in the north. Ja byłem wtedy na północy kraju. Jeden z tych zarządzających osób tą szkołą zadzwonił do mnie. They said, "Uncle, this faculty teacher called me and said, 'Uncle, you've got to come quickly. Four pastors came and they prayed with our students and they did all kinds of crazy things and our students are back into demon possession again. You've got to come quickly.'" Powiedział, chodź szybko, przyjedź do nas pilnie, ponieważ tutaj byli tacy ludzie, którzy modlili się z naszymi dziewczętami i te dziewczyny znowu są opętane. And so I ordered them to put the pastors off our property entirely and tell them to never put their feet on our ground again. I powiedziałem im, żeby pozbyć się tych ludzi momentalnie, żeby się nigdy nie pojawili na tym terenie. And I ran to the train station as fast as I could go for a 2-day trip down there. To była dwudniowa podróż, zanim mogłem dostać się z północy na południe kraju. And I got there and found all my girls laying on the floor again. I gdy wszedłem z powrotem do budynku, widziałem, że wszystkie te dziewczyny leżą na podłodze. And we prayed for several days. I znowu kilka dni modliliśmy się. And finally, I was getting very desperate. I wtedy byłem już bardzo zdesperowany. And I called. There was a. We have a Christian medical center in India. Mamy taki started by a very dedicated Christian group of people. Mamy takie centrum medyczne, chrześcijańskie centrum medyczne, które było ustanowione przez grupę poświęconych chrześcijan. And we have an Adventist psychologist from America that's
that's practicing in the hospital. I w tym centrum jest jeden z adwentystycznych psychiatrów ze Stanów Zjednoczonych. And so I called him and I said, what should I do? I don't know what to do. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, wiesz co ja mam zrobić? Co byś mi radził, bo nie wiem, co mam zrobić. He said, bring them up. We'll, you know, bring them up and we'll see what we can do. On powiedział, przywieź się tutaj i zobaczymy, co się da zrobić. So we loaded the seven girls in a bus with a bunch of our teachers to hold them down, to keep them from committing suicide. I te siedem dziewcząt umieściliśmy w autobusie z całą grupą nauczycieli, którzy pilnowali tych dziewczyn, żeby sobie krzywdy nie zrobiły. It was a horrible trip. To było straszna Eight podróż. Osiem godzin. Screaming, going into fits, trying to tear the bus apart, trying to go out the windows. Te dziewczyny piszczały, próbowały zniszczyć, co się dało wokoło niej w autobusie. And we got there and we took them into the hospital. I dojechaliśmy wreszcie do tego szpitala. And the psychologists, they got a whole group of psychologists together. I ten psychiatra zebrał taką grupę lekarzy. And we sat down and we talked. I siedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. And some of our girls started going into fits right there in front of the psychologist. I na ich oczach te dziewczyny zaczęły reagować w ten sam sposób jak wcześniej. And some of the psychologists said, now listen, this is not demon possession, this is strictly called hysteria. It's strictly a hysteria situation. It has nothing to do with the devil, and we know how to handle this, and so we'll take care of it. I ten psychiatra powiedział, słuchaj, to nie ma nic wspólnego z opętaniem, to jest po prostu czysto medyczna dolegliwość, my sobie z tym poradzimy. And I told him I know better than that. Ja powiedziałem, no nie, jeśli chodzi because o to, the devils have talked to me themselves. To ja wiem troszkę lepiej. Mam inne zdanie, ponieważ słyszałem, jak te demony mówiły bezpośrednio do mnie. Anyway, we put four of our worst cases in the hospital. W każdym razie skończyło się to tak, że cztery z tych najgorzej zachowujących się dziewcząt zostało w szpitalu. The others we took to a guest house and our teachers and us kept care of them. A pozostałe trzy przewieźliśmy do takiego hotelu, pokoju gościnnego. Several days went by. I kilka dni minęło. We were pleading with God. Modliliśmy się we do Boga. We couldn't understand why God was not answering our prayers. Znowu nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego Pan Bóg nie odpowiadał na nasze modlitwy. Our girls were tied down in the beds. They had their arms tied out like this and their legs tied out like this. Nasze dziewczyny musiały być przywiązane do łóżek w taki sposób, zarówno ręce, jak i nogi do łóżek. It broke my heart. To było dla mnie bardzo bolesne doświadczenie. I couldn't understand why God was not answering our prayers. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Pan Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. I love those girls as my own children because they are my children. Ja je kocham tak jak moje własne córki, ponieważ one są moimi córkami. And I Friday night came. I w piątek. And we have an Adventist doctor that works in that hospital, an Indian Adventist doctor. I tam w tym szpitalu mamy takiego adwentystycznego lekarza, he's a cardiologist. He doesn't deal with psychology. Który jest kardiologiem, nie ma nic wspólnego z psychiatrią. And Friday night he came to where the guest house where I was staying. He came and he said, Bill, he said, tomorrow I'd like to call the most dedicated of our elders of our church. I on powiedział mi, I'd like to call them together. Bill, to było piątek wieczorem. Jutro chciałbym tutaj zrobić takie spotkanie najbardziej poświęconych naszych pracowników. And he said, I don't want to make it public in the church because we have so many members that are not dedicated, but he said, I know the dedicated ones, we'll get them and we'll come together. Is it okay with you? Powiedział mi, ja nie chcę tego ogłaszać publicznie, ponieważ nie chciałbym robić dużego jakiegoś zamieszania, po prostu wybiorę kilku ludzi, poproszę ich osobiście, czy ty masz coś przeciwko temu?
And he said, we have an old pastor that's 84 years old. I on powiedział, mamy takiego pastora, który ma 84 lata. He said he's the most dedicated man I've ever met in my life. To jest najbardziej poświęcony człowiek, jakiego w moim życiu spotkałem. He said I'd like to bring that man. I chciałbym jego poprosić, to pray for your girls. Żeby przyszedł tutaj i modlił się. And so he said, is it okay? We'll meet right after church tomorrow. We'll meet over in this building. Is that okay with you? Powiedział, czy ty się zgadzasz na to? Zaraz po nabożeństwie spotkamy się tu w tym budynku, żeby się modlić. And I told him, I'm so happy. Thank you so much. Yes, I want it. Bardzo cieszę się z twojej pomocy. Jak najbardziej czekam na to. I was clear to the limit of my strength and my ability. I had fasted for days. I had fasted for more than a week. Ja już pościłem przez ponad tydzień, byłem na skraju moich możliwości, nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. And our other students, some of our seminary students fasted for a solid week without a bite to eat. I niektórzy z naszych studentów również przez cały tydzień pościli, nie biorąc do ust ani kawałka pożywienia. And so that night I went to bed. I tego wieczoru udałem się do łóżka. In the middle of the night, somewhere around 3 o'clock in the morning, maybe 2-3 o'clock in the morning, I woke up. Mniej więcej o 2-3 nad ranem obudziłem się. I sat up on the bed. Siadłem na łóżku. I took my Bible in my hand. Wziąłem moją Biblię do rąk. And I started just weeping and going through the Bible and asking God, why? Why can we not cast out these devils? What is wrong? I zacząłem po prostu płakać, modląc się, Boże, i przeglądając Biblię, modląc się, Boże, czemu my sobie nie możemy poradzić z tym, żeby pozbyć się tych demonów? Where is our faith? Gdzie jest nasza wiara? And while I was looking at the Bible, the Lord led me to 2 Chronicles, the 20th chapter, the story of Jehoshaphat. I gdy czytałem Biblię, Pan Bóg skierował moje zainteresowanie na drugą księgę Kronik, 20 rozdział, historię Jehoszafata. And Jehoshaphat, when those three nations came against Jehoshaphat, Mount Seir and Moab and I forget, but anyway, when they came after Jehoshaphat, Jehoshaphat prayed and he said, Lord, we have no strength to fight against this great army. Kiedy on znalazł się w sytuacji, kiedy trzy narody zebrały się, żeby walczyć przeciwko niemu, on modlił się, mówiąc, Boże, ja nie mam siły, żeby walczyć z tymi narodami, z tymi ludźmi. And I said to the Lord, Lord, I have no strength to fight against this great army that's against us. I ja powiedziałem również, Boże, ja nie mam już siły, żeby walczyć przeciwko tej wielkiej armii, która jest przeciwko mnie. And then it says, the battle is not your battle. This battle belongs to God. I tam przeczytałem dalej te słowa, które mówią, bitwa nie jest twoją. Bitwa należy do Pana. And it says, you have no need to fight in this battle. This battle belongs to God. I usłyszałem takie słowa, nie masz potrzeby, żeby walczyć w tej bitwie, to nie jest twoja bitwa. And all of a sudden it dawned on me that I was fighting the devil. That I was trying with my faith, with my strength. Even with my faith in Jesus, I was trying to fight against the devil, and it won't work. I w końcu spadło to na mnie to zrozumienie, że uświadomiłem sobie, że to ja próbowałem walczyć, nawet posługując się wiarą, która była moja, nawet posługując się wiarą w Jezusa, ale to ja walczyłem. But he said, you have no need to fight. The battle belongs to me. It's my battle. Ale Pan Bóg mi to jasno uświadomił. To nie jest twoja bitwa, to jest moja bitwa. And so I sat there and I just cried and I said, oh God, this is your battle. You are going to fight the battle
And today, and then he says, it says, and today I will deliver you. I dalej płakałem, mówiąc, Boże, Ty poprowadź tą bitwę. I przeczytałem dalsze słowo, gdzie Pan Bóg mówił do króla, dzisiaj będziesz uwolniony, dzisiaj odniesiesz zwycięstwo. And God, the Holy Spirit, drew near to me on that bed. It was like the presence of God was around me. And the Holy Spirit impressed my heart today. God is going to deliver all of your girls today completely. I dziś, i to, i siedziałem na tym łóżku i zrozumiałem jedną rzecz, że Pan Bóg przemawia do mnie, że dzisiaj dokona się zwycięstwo nad tymi demonami. And the conviction came so strong to me that I called up this doctor. It was still in the night. And I called him up and said, Doctor, to bring all of those people. We are going to have prayer. God is going to give us victory today. Today our girls are going to be healed. Pomimo tej godziny w nocy, to jeszcze była wczesna godzina w dnia, poranką, zadzwoniłem do tego doktora i powiedziałem mu, tak, ja wiem, że dzisiaj Pan Bóg wyzwoli te nasze dziewczyny spod panowania demonów. Sprowadź tych ludzi, o których mówiłeś. So, after the church service, we called these few people together and we gathered in this little room together. I zgromadziliśmy się w tym małym pokoju po nabożeństwie, wzywając tych wszystkich ludzi. The girls that we had in our guest house that we had. Dziewczyny, które były w tym pokoju gościnnym z nami. We called them in one at a time. Braliśmy jedną za drugą, pojedynczo. We had them kneel down on the floor in the middle between us. Poprosiliśmy, żeby uklękły na podłodze w środku nas. We formed a circle around the girls. Stworzyliśmy takie koło wokoło. There was no big fancy fanfare, there was no loud shouting, there was no I command you in the name of Jesus Christ, there was none of that. Nie było żadnych okrzyków, nie było żadnych poleceń, że w imieniu Jezusa rozkazuję ci i tak dalej, nic takich rzeczy. There were no rituals. Nie było żadnych rytuałów. We merely just asked Jesus. Ask the Father in the name of Jesus to deliver these girls. Po prostu modliliśmy się do naszego Ojca w imieniu Jezusa, żeby uleczył te dziewczyny. And the girl was healed just like this. I stało się to momentalnie. So we sent her back to the room and asked the next girl to come. Tak więc wysłaliśmy tą jedną i poprosiliśmy następną. We brought her in on the floor in front of us. Znowu uklęknęliśmy wszyscy na podłodze. And we all just prayed a simple prayer. Jesus. W takiej prostej modlitwie modliliśmy się. Father, in the name of Jesus, deliver this girl. Błagając o to, żeby Pan Bóg uwolnił tą kolejną osobę. Just like that, she was healed. Znowu momentalnie. We brought the next girl in, sent that one back. Poprosiliśmy następną. Put her down on the floor. Znowu poprosiliśmy, żeby uklękła. Prayed again a simple prayer. Modliliśmy się w prosty sposób. She's healed just like this. Znowu rozwiązanie przyszło od razu. And after we had finished those girls, there was four in the hospital. I gdy skończyliśmy z tymi trzema dziewczynami, które u nas były, jeszcze cztery były w szpitalu. So I brought those three girls I brought in back into the room together. Poprosiłem te trzy dziewczyny z powrotem do pokoju. And I said, now, i powiedziałem, I want us to pray together for the four girls in the hospital. Chciałbym, żebyśmy razem modlili się z wami za te cztery dziewczyny, które są w szpitalu. Because you see, I was not even allowed to go in and see those girls. They blocked them off from me. Ponieważ widzicie, ja nawet nie mogłem odwiedzić tych czterech dziewczyn, które były w szpitalu. Nie dopuszczono mnie do nich. And so we got on our knees together and the three girls that were just healed, they were there also. I uklęknęliśmy wszyscy razem, łącznie z tymi trzema dziewczynami, które co dopiero były uzdrowione. And now those three girls prayed along with the rest of us for the four girls in the hospital. I teraz te trzy dziewczyny modliły się razem z naszą grupą za swoje koleżanki.
And we prayed earnestly that God would heal them right then in the hospital. I modliliśmy się, żeby Pan Bóg w tym momencie dokonał tego uzdrowienia. And so when we finished praying, I said to the girls, because we hadn't had anything to eat for several days. I gdy skończyliśmy się modlić, powiedziałem do tych dziewcząt, wiecie, nie mieliśmy nic w ustach od wielu dni. I said, you go over to the room and eat, because I had food there. So you go and eat, get yourself something to eat. I'm going to the hospital right now. Wyjdźcie do pokoju, tam jest jedzenie, możecie coś sobie zjeść, a ja jadę do szpitala. So I grabbed a rickshaw and went to the hospital. Wynająłem taką rikszę i pojechałem do szpitala. And I came bursting with joy in the door of the hospital. Z taką wielką radością wchodziłem przez drzwi tego szpitala. And there was the doctor that was taking care of our girls. I tam spotkałem tego lekarza, który zajmował się naszymi dziewczynami. And he was the one that told me this has nothing to do with demon possession. It has nothing to do with demons. It's only hysteria. You stay away from them. I know what to do. To był ten człowiek, który mi powiedział, że to nie ma nic wspólnego z opętaniem. To jest tylko histeria. Ty zostaw to mnie. Ja się tym zajmę. And so I went bursting through the door to go to the room where the girls were. Ja taki w pełni radości, wchodząc przez te drzwi, kierowałem się do tego pokoju, gdzie te dziewczyny były. And he was standing right there. I on tam właśnie stał przede mną. And so I went running up to him. I doszedłem do niego. Smiling from ear to ear, and I said, "Doctor." Z takim uśmiechem powiedziałem, doktorze. God just worked a miracle for us. Bóg właśnie dokonał cudu dla nas. I said, "We just had a meeting at the church, and we just had prayer. Our girls have all been healed, and I know our girls in here have been healed also." I powiedziałem, my mieliśmy takie spotkanie w kościele, nasze dziewczyny właśnie były uzdrowione i wiem, że te dziewczyny, które są w tym pokoju, też były uzdrowione. And he got very angry. On rozzłościł się mocno. He said, I told you, I never want to hear you say again anything about devils. This has nothing to do with devils. You leave these girls alone. Zostaw te dziewczyny, mówiłem ci, to nie ma nic wspólnego z opętaniem. I said, no doctor, you don't understand. Powiedziałem mu, doktorze, ty czegoś nie rozumiesz. We had a special season of prayer, and our girls at home have been completely healed, and I know our girls in here are completely healed also. Myśmy mieli szczególne nabożeństwo, szczególną modlitwę i nasze dziewczyny tam w tym pokoju gościnnym były uzdrowione. Wierzę, że te też są uzdrowione. And he very angrily turned around and walked down the hallway away. On się ze złością obrócił na pięć i odszedł. You know how people walk when they're angry? Wiecie, jak ludzie idą, jak są zezłoszczeni. And so I ran down to the room where the girls were. Ja doszedłem do tego pokoju, gdzie te dziewczyny były. They were not tied to the bed. One nie były przymocowane do łóżek. They were all sitting on the end of one of the beds. One siedziały wszystkie na jednym łóżku. And they were all laughing and talking. I wszystkie rozmawiały ze sobą, śmiejąc się do siebie. And so I got in the doorway. I didn't dare to go in, but I got in the doorway. I z powrotem wszedłem na korytarz. And the girls looked up and saw me. I one zobaczyły mnie. I wtedy zaczęły się rozglądać, czy nie ma jakiejś pielęgniarki wokoło. And then all four girls came bursting out the door with their arms around my neck. Wtedy wszystkie rzuciły się na mnie ze swoimi ramionami. And they said, "Uncle, everything's okay." Powiedziały, wujku, wszystko już jest dobrze. Oh, I just praised God. So I said, "You have to run back right now. The nurse is coming." So they had to run back to their bed. Chwała Panu, ale musicie szybko teraz wrócić do waszego łóżek, bo pielęgniarka nadchodzi. And I said, "You just stay here, and I'll be back." Poczekajcie tutaj, ja zaraz do was wrócę. So I went to the head doctor of the hospital. Poszedłem do dyrektora szpitala. He's a Catholic man. To był katolik. But I'll tell you, folks. That Catholic man is a real Christian. Ale powiem wam coś, to był He's naprawdę a man of God. Człowiek He's an honest Boży. Man. He's a very honest man. Bardzo szczery człowiek. And I told him the same thing. I said, "Doctor, his name is Dr. Russ." And I said, "Dr. Russ." Powiedziałem said, mu, doktorze, our girls have just been healed. Nasze dziewczyny. We had special prayer for them, and our girls at home were healed, and our girls here are healed. I just saw them; they're all healed. Powiedziałem mu, nasze dziewczyny
te trzy, które mieliśmy, były właśnie uzdrowione. Mieliśmy specjalną modlitwę i te też, które były, są u ciebie w szpitalu, były uzdrowione. He said, Bill, he said, there's a lot of things you don't understand. He said, we've taken training. We understand what this is. We understand that what it is, and you don't understand. He said, I know what you believe and everything, but he said, it's not the way it is. So he said, let us take care of it. We're doctors. We can take care Bill, of it. Ty czegoś nie rozumiesz. To my jesteśmy lekarzami, myśmy byli szkoleni w tej dziedzinie. Ty nie musisz wszystkiego rozumieć. Pozwól nam się zajmować tymi ludźmi. Nie musisz przecież. Oddaj to nam. But I said, doctor, you just watch. Powiedziałam do niego, doktorze, Our girls have been completely healed. Zobacz, one są zupełnie zdrowe. And I said, I want you to tell your nurses to keep close record of all their activities and everything, and I'll be back tomorrow morning. I powiedziałem mu, poproś swoje pielęgniarki, żeby uważnie je obserwowały i zapisywały wszystko, co dotyczy ich zachowania. Ja jutro tu wrócę. The next morning I came back to the hospital. I następnego dnia przyszedłem. Our girls looked up and saw me again and came running out the door. Moje dziewczyny zobaczyły mnie i znowu wybiegły wszystkie z pokoju. I said, no, you have to go back. Powiedziałam, nie mogę was jeszcze zabrać, jeszcze musicie tu zostać. So I went to Dr. Russ and I said, doctor, did you hear any report from the girls? Poszedłem do doktora i powiedziałem do tego dyrektora, powiedziałem doktorze Russell, czy ty... He said, well, everything seems to be fine. Czy ty słyszałeś coś o tych dziewczynach, czy coś jest nie tak? I on wtedy powiedział, no tak, ale my musimy jeszcze je obserwować. He said, don't try to take them out of the hospital. Nie próbuj nawet ich zabierać stąd. I said, doctor, I will not take these girls out of the hospital till you sign them out. I will not take them out. I powiedziałem mu, doktorze, ja tych dziewczyn nie zabiorę stąd do momentu, kiedy ty je nie wypiszesz. And so I said, doctor, tomorrow morning I'd like to come back again. Ale przyjdę tutaj jutro rano. You keep careful record. I ty zapisuj wszystko, co dotyczy ich zachowania. The next morning I went back and everything was just fine. I następnego ranka przyszedłem i wszystko znowu było jak najbardziej w porządku. So I said, Dr. Russ, there's a park out here, a real nice park with a lake. I said, I'd like to take all the girls. My wife is here with me. I'd like to take all the girls and I'd like to take them to the park. And we'd like to have a picnic and have a few things in the park. Is that okay with you? Powiedziałem doktorze raz, tu jest taki piękny park przy szpitalu. Chciałbym wziąć te dziewczyny na taki mały spacer. Zrobimy sobie tam piknik. Moja żona tu jest. Czy ty byś się zgodził na to? He said, no problem at all. Come back at 8 o'clock tomorrow morning and you can have them from 8 to 5. Just make sure they're back here by 5. I said, no problem. 5 o'clock, we'll have them back here for you. I on powiedział, dobra, nie ma problemu. Przyjdź tutaj następnego dnia rano i możesz je wziąć od rana do godziny 17. Tylko chcę, żeby one o 17 tu wróciły. Ja powiedziałem, so dobra, nie ma problemu. He signed them out of the hospital. Tak więc on mi dał taką przepustkę. And my wife and I took him to the park and we treated him like queens. We bought watermelon and all kinds of fruit and everything. We were so happy to have our girls again. Byliśmy tak szczęśliwi, że mamy te dziewczyny ze sobą z powrotem, że traktowaliśmy je jak królewny. So we had a wonderful day together. They went swimming in the lake. A few days before that they would have drowned themselves. And now they were just swimming and have a wonderful time. A one zaczęły pływać w jeziorze kilka dni wcześniej, gdybyśmy na to pozwolili, to by się potopiły. They climbed up to the top of a mountain and stood up on a cliff on the top of the mountain and hollered down to us down there. A few days before they would have jumped off the cliff. Weszły na szczyt takiej góry i machały do nas, a parę dni wcześniej, gdyby to zrobiły, pewnie by zaskoczyły na dół. And we took him back to the hospital before 5 o'clock. I przed godziną 17 przyprowadziliśmy je z powrotem do szpitala. And the doctor said, how did it go today? I lekarz zapytał mnie, no I said, oh doctor, we had the most wonderful day. Could I have them again tomorrow? There's another park I would like to take them to. To był świetny dzień. Czy mógłbym je jutro rano również zabrać? Bo jest tu jeszcze jeden park, gdzie chciałbym je zabrać. So I took them to another park the next day. Następnego dnia znowu je zabrałem w inne miejsce. We spent the day. Cały dzień spędziliśmy. When we brought them back, kiedy, he said, how did it go? Kiedy przyszliśmy z powrotem, lekarz znowu zapytał, fine. Jak poszło? Powiedziałem, świetnie. He said, Bill, tomorrow I'll release your girls from the hospital. They're all well. I on powiedział, jutro, Bill, ja pozwolę, żeby się zabrał z tego szpitala. Wydaje mi się, że są zupełnie zdrowe. He said, tomorrow morning
you meet me in my office at 8 o'clock, you meet me in my office, and you bring the girls with you and bring your teachers with you. I want to meet with all of you together. I przyjdźcie do mnie jutro o 8 rano, zabierz też ze sobą swoich nauczycieli, ja chciałbym z wami się wszystkimi spotkać. So we all came in Dr. Russ's office. I do tego gabinetu doktora Russ przyszliśmy. And Dr. Russ gave some very good instruction to our teachers and to our children. Wonderful instruction. I wtedy on skierował do nas kilka takich very spiritual instruction. Bardzo, bardzo dobrych zaleceń. And then he said, powiedział, I want all of you to leave the room except for Bill. Chciałbym, żeby wszyscy na chwilę opuścili pokój z wyjątkiem Billa. When everybody was out of the room, he closed the door. Gdy wszyscy wyszli, on zamknął drzwi. He said, Mr. Dahl, powiedział, panie Dahl, I criticized you for saying it was the devil that was in your girls. Ja krytykowałem cię za to, że ty twierdziłeś, że to było opętanie. And I thought I knew more than you know. Wydawało mi się, że lepiej rozumie tę sytuację. But he said, Mr. Dahl, ale powiedział, panie Dahl, now I am sure it was the devil in your girls. Nie mam wątpliwości, że to było opętanie przez demona. Now I'm sure that they were demon possessed. Jestem pewny, że były opętane. And he said, you know more than I do about how to take care of that. I widzę, że ty wiesz więcej niż ja, jak się tym zająć. He said, I want you to take your girls and take them back to the school. Zabierz teraz swoje dziewczyny z powrotem do szkoły. He said, you won't have any more problems now. Wierzę, że już nie będzie z nimi problemu. You know what to do. Ponieważ ty wiesz, co robić w takiej sytuacji. And so I said, doctor, what do you think? Should I take them to a hotel someplace or should I take them to a mountain resort for a few days to give them a chance to kind of, you know, get themselves together and everything? And he said, no, take them right straight back, put them in the classroom, put them exactly where they were before, don't treat them any different. He said, your girls are healed. Don't treat them any different than that. Zapytałem go, doktorze, czy ty myślisz, że byłoby dobrze, żeby przez jeszcze parę dni jakoś obserwować, umieścić w jakimś innym miejscu? I on powiedział, nie, weź się od razu w tej chwili do szkoły, na zajęcia, do klasy i nie traktuj je w żaden inny sposób, jak pozostałe dziewczyny. And so we came and we took the girls, we took them back to the guest house and then immediately went and got train tickets, took them back to the school and put them right back into the school. I zabraliśmy te dziewczyny z powrotem autobusem do szkoły i wszystko było dobrze. And our girls have been healed ever since. Od tego czasu nie było już z nimi nigdy problemu. Oh, is God able to do it? Czy Bóg nie jest w stanie dokonywać cudów? When we get littler and littler and littler and littler and littler and littler and finally we get down like this, then God says, okay, remember, this battle was mine anyway. You were trying to run the battle. Kiedy, and now you're down there where you know you can't run it. Now I'll run it. Kiedy nasze ego staje się tak sobie kurczy, staje się coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze i mniejsze, aż w końcu znika zupełnie. Wtedy Bóg przejmuje inicjatywę i mówi, teraz jest mój czas walki, to jest moja bitwa. We better quit. Let's have prayer together. Powstańmy do modlitwy. Our Father in heaven, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, I pray that you'll bless every one of these dear people. Pragnę prosić o Twoje szczególne błogosławieństwo dla wszystkich tych ludzi. I pray that you'll help all of us to realize that we're at the very end of this earth's history and Jesus is coming very soon. I pragnę prosić, abyś nam wszystkim pozwolił uświadomić sobie to, że czas tego świata dobiega do końca. And I pray that you'll help us all to realize that all power in heaven and earth has been given to Jesus Christ. Ale jednocześnie abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że cała moc na niebie i na ziemi została złożona w ręce Jezusa Chrystusa. And that we should do as you told us to do, to go ye therefore into all the world and preach the gospel. I abyśmy byli posłuszni poleceniu, które dałeś, abyśmy szli na cały świat, ucząc wszystkich ludzi, opowiadając o Twojej Ewangelii. And I pray that you'll bless the members of this church to become alive, to go out and to spread the gospel
everywhere they can possibly spread it in Poland and the countries around and all over Europe and the world. I chciałbym prosić, aby szczególne Twoje błogosławieństwo spoległo na członkach tego zboru, aby stali się misjonarzami dla Ciebie wszędzie, po całej Polsce, jak również i tam, gdzie je poślesz. And help us to be like Jesus and help us to be prepared for your coming. I pomóż nam być do Ciebie podobnymi i być gotowymi na Twój powrót. And we praise you for Jesus' sake. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen. God bless you.